Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Voriges Mal haben wir uns mit Kapitel 12 beschäftigt. Poprzednim razem zajmowaliśmy się rozdziałem 12. Wir haben gesagt, Kapitel 12, 13 und 14 bilden eine Einheit. I powiedzieliśmy, że rozdział 12, 13 i 14 tworzą taką jedną całość. In Kapitel 12 wird uns gezeigt, dass wir alle eine wunderbare Einheit bilden. A więc w 12 rozdziale jest nam pokazane, że my razem tworzymy jedną wspaniałą całość. Wir lesen noch mal den Vers 13. Przeczytajmy więc z 12 rozdziału werset 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni Duchem Świętym. Es ist etwas überaus schönes, wenn wir uns bekehren. To jest coś pięknego, jeżeli się nawracamy. Dann sind wir ein Eigentum des Herrn Jesus für alle Ewigkeit. Stajemy się własnością Jezusa Chrystusa na całą wieczność. Hier sehen wir, dass wir zugleich auch zu diesem einen Leib gehören. Ale tutaj widzimy, że jednocześnie stajemy się częścią tego, czy zaczynamy należeć do tego jednego ciała. Jeder Gläubige hat eine ganz besondere Funktion an diesem Leib. I każdy wierzący ma tą szczególną zadanie czy funkcję w tym ciele. Eine Hand hat eine andere Funktion als ein Fuß. Więc ręka ma inną funkcję niż na przykład noga. Beide sind notwendig. Obie są konieczne, potrzebne. Und so sind wir alle unterschiedlich. I tak my jesteśmy też różni. Mit der Zielsetzung uns alle gegenseitig zu ergänzen. Ale z tym celem, abyśmy się nawzajem uzupełniali. Und das ist auch keine Organisation wie in einer Firma. Ale to nie jest też jakaś organizacja, jak możemy też porównać z firmą. In einer Firma ist ein Chef. Gdyż w firmie jest szef. Darunter sind noch Unterchefs. Są też później jakby kierownicy czy podszefowie. Und darunter gibt's noch mal angeordnete Personen. A później są jacyś tam ustaleni, jakieś tam podwładni. So wird das organisiert. I tak to jest też zorganizowane. Aber hier bei dem Christus. Ale tu u Pana, u Chrystusa. Ist es ein Organismus, etwas gewachsenes. A tu jest organizm, który, coś, co jest przerośnięte, zrośnięte ze sobą. Etwas durch den Heiligen Geist miteinander verbundenes. Które jest przez Ducha Świętego ze sobą połączone. Es ist etwas ganz Neues. To jest coś nowego. Und eine Hand. I jedna i ręka. Kann nichts tun, wenn nicht der Unterarm auch gleichzeitig aktiv ist. Nochmal, wenn die kann nichts tun, wenn nicht der Unterarm auch aktiv ist. A więc ona nic nie może zrobić, jeżeli nie ma przedramienia. Czy nie jest aktywny przedramię. Und wir alle wissen, auch den Kopf braucht man dazu. Also, okay. Więc ręka nie może nic zrobić, jeżeli nie będzie przedramię aktywne. I wiemy, że też nie będzie mogło zrobić nic, jeżeli też głowa nie będzie przy tym działała. Gleichzeitig brauchen wir die Herzaktivität dazu. A do tego jeszcze potrzebujemy oczywiście funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie serca. Und die Lunge brauchen wir dazu. I potrzebujemy też płuca. Alles ist miteinander intensiv verwoben. I tak to wszystko jest ze sobą tak bardzo mocno powiązane. Und so ähnlich sind wir miteinander verbunden. I tak też podobnie my, wierzący, jesteśmy ze sobą połączeni. Das ist etwas überaus kostbares. I to jest coś bardzo, bardzo cennego.
Wir haben auch gesehen, dass jeder nicht nur eine Funktion hat. I mogliśmy zobaczyć, że nie tylko każdy ma swoją funkcję, sondern er ist auch notwendig. Ale on jest też konieczny, niezbędny. Jeder hat seinen Wert. I każdy ma swoją też wartość. Kapitel 13 ist das hohe Lied der Liebe. Rozdział 13 jest ten hymn miłości. Es zeigt gewissermaßen den Beweggrund. I on pokazuje w pewnym sensie ten środek, który porusza to wszystko. Warum die Einzelnen tätig werden. On pokazuje to, co kogoś porusza, co kogoś motywuje do tego, że będzie czynny. Und in Vers 14 wird Kapitel 14 wird gezeigt, was das Endergebnis ist. A w rozdziale 14 możemy widzieć też ten skutek tego działania. Es ist die Auferbauung. To jest też zbudowanie. Wir sollen alle gestärkt werden in unserem Glaubensleben. A więc my mamy być wzmocnieni w naszym życiu wiary. Auferbauung erfolgt besonders in den Zusammenkünften. Zbudowanie ku zbudowaniu to dzieje się szczególnie podczas gromadzeń. Aber sicherlich nicht nur in den Zusammenkünften. Ale w szczególności też nie tylko czy w zgromadzeniu. Wenn wir jetzt uns zu Kapitel 13 wenden. A jeżeli teraz się skupimy na rozdziale 13. Beginnt Paulus mit drei Beispielen. On zaczyna tutaj trzema przykładami. Er stellt sich also jetzt eine Person vor und das ist er selber. I on przedstawia tutaj jedną osobę i on to jest tą osobą jest on sam. Und das erste, was er anspricht, ist das Reden in Sprachen. I co on pierwsze jakby wspomina w tym fragmencie, to jest mowa językami. Was meint er damit? Co on ma na myśli przez to? Wir haben uns gesagt, das Reden in Sprachen ist ein Reden in einer ausländischen Sprache, wie zum Beispiel in Französisch. A więc mówienie językami, to już powiedzieliśmy wcześniej przy poprzednich rozważaniach, że jest to na przykład mowa w obcym języku dla nas, na przykład we francuskim. Das konnten wir aus Apostelgeschichte 2 sehr gut nachvollziehen. I to mogliśmy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale dobrze zobaczyć. Die Apostel konnten auf einmal die Sprachen der Menschen reden, die sie vorher nie gelernt hatten. Gdyż apostołowie mogli w tym darze ducha, darze mowy językami, mówić językami, których nigdy wcześniej się nauczyli. Und die Menschen, die zum Pfingstfest aus allen möglichen Ländern gekommen waren. I ludzie, którzy na to święto, na zielone święta przyszli, oni pochodzili z przeróżnych nacji. Sie haben gesagt, wieso hören wir jetzt auf einmal in unserer Sprache die großen Taten Gottes? I oni mówili, jak to się dzieje, że my teraz słyszymy w naszych ojczystych językach, czy w naszych językach głoszone wielkie dzieła Boże. Und manche in Korinth hatten diese Gnadengabe des Sprachenredens. I niektórzy w Koryncie mieli ten dar ducha, dar łaski mówienia językami. Und dadurch waren die so beeindruckt. I przez to oni byli tak zdziwieni, czy podziwiali to, dass sie meinten, dass Sprachenreden ist besonders wichtig. Że myśleli, że mowa językami jest bardzo szczególnie ważna. Dadurch kommt der Mensch in den Vordergrund. Ale przez to też człowiek wychodzi na czoło, tutaj na przed szereg. Das ist nie die Zielsetzung des Heiligen Geistes. I to nigdy nie było celem Ducha Świętego, aby człowiek stał na przodzie. Der Heilige Geist will immer den Herrn Jesus groß machen. Gdyż Duch Święty ma na celu zawsze to, aby uczynić Pana Jezusa wielkim w naszych oczach. Natürlich benutzt der Heilige Geist die einzelnen Personen. Naturalnie, Duch Święty używa też poszczególne osoby. Aber Christus und das Wort Gottes sollen groß gemacht werden, nicht. Ale Chrystus i Słowo Boże miały być uczynione wielkimi, a nie osoba. So können auch wir so erfüllt sein von irgendeiner Fähigkeit, die der uns gegeben hat, die es nicht richtig sein soll, nicht richtig ist. A więc my możemy też być pełni czegoś, co nas kannst du noch mal wir können zum Beispiel so erfüllt sein
von einer Gabe, dass wir die Gabe ganz wichtig sehen. Okay. Więc my możemy też być jakby pełni jakiegoś daru i zaczynamy ten dar jako bardzo ważny oglądać. A was ist das Wichtige? Dass der Jesus groß wird. Ale nie sam dar tutaj się liczy, tylko co jest ważne, Pan Jezus, aby Pan Jezus został uczyniony wielkim. Deshalb nimmt Paulus aus den vielen Gnadengaben jetzt wieder Bezug auf das Reden in Sprachen. A więc dlatego też Paweł z tych wielu darów, które były, wziął w szczególności ten dar pod lupę, to jest ten dar mówienia językami. Er sagt, wenn ich Paulus, i mówi, jeżeli ja Paweł jetzt alle Sprachen der Menschen könnte, bym mówił wszystkimi językami ludzkości. Stell dir mal vor, wie viele Sprachen es in der Welt gibt. Możemy sobie wyobrazić, ile tych języków jest na tej ziemi. In wie vielen Sprachen ist die Bibel übersetzt worden? Na ile języków jest przetłumaczona sama Biblia? Und es gibt immer noch Sprachen, Dialekte, in denen nicht das Bibelbuch übersetzt worden ist. I jest jeszcze na ziemi dużo języków i dialektów, na które Biblia nie została przetłumaczona. Und er würde alle Sprachen beherrschen. I teraz on mówi hipotetycznie, a gdyby on wszystkie te języki znał. Ich freue mich ja, dass Simon so gut Deutsch und Polnisch spricht. Ja się cieszę, że Szymon dobrze mówi po polsku i po niemiecku. Sonst könnten wir uns überhaupt nicht verstehen. Gdyż nie moglibyśmy się dobrze porozumieć. Aber so können wir uns gegenseitig ergänzen. A dzięki temu możemy się też wspólnie uzupełniać. Und genau das möchte ja der Herr, nicht? Ergänzung im Leib. A właśnie tego chce też Duch Święty, Pan, abyśmy się uzupełniali w ciele. Paulus sagt nicht, w ciele, w tym w ciele, ja. Dass alle sprechen könnte. Sondern er sagt nur, stellt euch mal vor, ich könnte alle Sprachen der Menschen. Paulus sagt, ich kann nicht alle Sprachen, sondern stellt euch vor, ich könnte alle Sprachen. I Paweł nie mówi tutaj, ja znam wszystkie języki, ale powiedział, wyobraźcie sobie, gdybym znał wszystkie języki, gdybym mówił wszystkimi językami. Es gibt ja Menschen, die können vielleicht sieben Sprachen, nicht? Są ludzie, którzy na przykład potrafią mówić siedmioma językami. Und jetzt ist dieser Mensch, der auf einmal alle Sprachen kann. Ale tutaj widzimy tego człowieka, który widzi zna te wszystkie języki. Wir beeindruckt von dieser Person. Jak bylibyśmy pod wrażeniem tej osoby. Und jetzt legt er noch einen drauf und sagt, ich könnte auch noch mit allen Sprachen der Engel reden. I jeszcze do tego dokłada coś do góry, do tej całej liczby tych języków i mówi, a jeszcze bym potrafił wszystkimi anielskimi mówić językami. Er sagt, ihr Korinther, stellt euch das mal vor. I mówi, so viel könnte ich. Koryntianie, wyobraźcie sobie, gdybym tyle języków znał i to bym potrafił. Jetzt sagt er, aber ich hätte keine Liebe. A nie miałbym miłości. Jest to nicht so schlimm, oder? I teraz można powiedzieć, to nie byłoby tak źle przecież, czyż nie? Nein, sagt Paulus, dann bin ich ein schönes Erz geworden oder eine Scheune Zimmer. To wtedy on to podsumowuje, to byłbym miedzią drzwiącą lub cymbałem brzmiącym. Ein Erz, das wird in der Grube gewonnen. In der Grube, in der Erde wird das gewonnen, ein Erz, ein Eisenerz zum Beispiel, okay. Oder Kupfererz. Okay. A więc tą rudę, którą do wytworzenia stali wyciągamy z ziemi. Das ist also überhaupt nicht bearbeitet. A więc to nie jest w ogóle przepracowane. Oder das zweite ist eine schallende Zimbel. Also wir haben andere Übersetzung bisschen, alles okay. Albo byśmy byli tym dźwięczącym cymbałem brzmiącym. Es ist einfach ein Instrument, wo das Metall verarbeitet worden ist, kunstvoll, und dieses Instrument kann ja, wie wir wissen, besondere Klänge hervorbringen. A więc to jest taki instrument, który po prostu jest częścią jakiejś służy do artystycznych celów i z niego mogą poszczególne tony czy dźwięki wydobywać się. Ich schlage auf das Erz und es gibt einen Ton. A więc uderzam w tą miedź. Und ich benutze das Instrument und es gibt einen ganz schönen Ton.
A jeżeli używam ten cymbał, to mogę też mieć ten ładny ton. Wydobyć z niego jakiś piękny ton. Der Ton ist auf einmal da. A więc widzimy ten dźwięk. Nur ein kurzer Augenblick ist er zu hören. I możemy go przez chwileczkę usłyszeć. Dann hörst du nichts mehr. A potem on przebrzmiewa ten dźwięk i już nic nie słyszymy. Paulus sagt mit anderen Worten. A więc Paweł innymi słowy mówi. Diese ganze Sprachenredlich. Te wszystkie mowy językami. Das ist substanzlos. To jest nie bez sensu, tylko bez substanzlos, wie kann man das, bez treści, genau. Du hörst es nur einen Augenblick. Słyszysz to przez chwileczkę, przez moment i później to przemija. Warum sagt er das so? Dlaczego on tak mówi? Um deutlich zu machen, wie wichtig die Liebe ist. Aby nam przed oczy przedłożyć to, jak ważna jest miłość. Die ganze Welt schreit ja nach Liebe. Cały świat pędzi za miłością. Aber bevor er auf die Liebe selber eingeht, will er erstmal deutlich machen, wie wichtig die Liebe ist. Ale on tutaj zanim przejdzie do tego tematu miłości, on chce po pierwsze nam pokazać, jak ważna jest ta miłość. 1. Thessalonicher 4 wird gesagt, dass die Thessalonicher von Gott gelehrt sind, einander zu lieben. A więc w 1. Thessalonicza 4 jest mowa o tym, że Thessaloniczanie przez Boga byli pouczeni, że jak mają miłować. Wir haben vorhin in dem Lied von der Liebe Gottes gesungen. Przedtem wcześniej śpiewaliśmy w pieśni o miłości Bożej. Gott ist Liebe, Johannes 1. Johannes 4. Vers Bóg 8. Jest miłością. 1. Jana 4, werset 8. Vers 16. Werset 16. Und wir lesen 1. Johannes 4, Vers 10. 1. Jana 4, werset 10. Czytamy o tym. Johannes 4, Vers 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Einmal hat diese göttliche Liebe sich völlig offenbart. Raz ta miłość Boża się w pełni objawiła. Als Jesus Christus stellvertretend gegeben wurde in das Gericht. Kiedy Pan Jezus został w zastępcy za nas włożony na ten straszny sąd. Gott hatte immer eine göttliche Liebe zu seinem Sohn. Gdyż Bóg miał zawsze tą swoją Bożą miłość wobec swojego Syna. Johannes 17, Vers 24. W Ewangelii Jana 17 rozdziale czytamy w wersecie 17, Vers 24. Jana 17, 24 werset. Czytajmy to. Ewangelia Jana 17, 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Also zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn bestand eine ewige Beziehung der Liebe. A więc pomiędzy wiecznym Bogiem Ojcem i wiecznym Synem była ta odwieczna miłość od zawsze. Und es ist die göttliche Liebe. I to jest ta Boża miłość. Sie liebt um ihrer selbst willen. Sie liebt um ihrer selbst willen. Sie braucht keinen liebenswürdigen Gegenstand. A więc miłość, która miłuje sama z siebie, ona nie potrzebuje jakby obiektu miłości. Und wir wissen, wir waren ja nicht liebenswürdig. I my wiemy o tym, że my nie byliśmy obiektem, który był godny miłości Bożej. Wir hätten nie etwas von der Liebe Gottes gewusst, wenn Gott nicht sie offenbart hätte, sichtbar gemacht hätte. I my byśmy nie wiedzieli nic o miłości Bożej, gdyby On tej miłości nie objawił, nie ukazał. Und die göttliche Liebe möchte einen Gegenstand für sich haben.
Ale miłość Boża chce mieć ten być mieć jakby ten obieg miłości. Diese Liebe des Vaters zum Sohn war völlig berechtigt. Ta miłość Boga do Syna była w pełni uzasadniona. Aber die Liebe zu uns war völlig, möchte man sagen, unberechtigt. Ale miłość Boża do nas jest w pełni, jakby można tak powiedzieć, nieuzasadniona. Aber es war das Verlangen Gottes. Ale to był ten, to było to dążenie, czy ta pragnienie Boże. Er brauchte es nicht. On nie potrzebował tego. Aber er wollte es. Ale on chciał to. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. I to jest, czyszczenie jest ta cud miłości Bożej. Und ja, diese Liebe Gottes hat er ausgegossen in unser Herzen, Römer 5. I tą miłość Bożą wlał w nasze serca, to jest Rzymian 5. Wir lesen auch den Vers mal eben. Przeczytajmy ten werset. Römer 5, Vers 5. Rzymian 5, 5 werset. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Wenn etwas ausgegossen ist, jeżeli coś jest, nichts mehr im Gefäß. Jeżeli coś jest wylane, to znaczy, że już nie znajduje się w tym naczyniu. Aber hier ist es anders. Ale tu w tym przypadku jest inaczej. Wenn Gott sagt, meine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Jeżeli Bóg mówi, moja miłość jest rozlana w waszych sercach. Ist sie vollkommen ausgegossen in unser Herz. To jest w pełni rozlana w, nasze serce, w naszych sercach? Das nichts mehr bei Gott bleibt. Das ist die erste Version. Das ist Frage. Nein, Aussage. A więc, nochmal. Gott hat alles ausgegossen in unser Herz. A więc, jeżeli Bóg wszystko wlał w nasze serca, całą tą miłość rozlał w naszych sercach, to znaczy, że... Aber zugleich bleibt es bei Gott. To znaczy, że jednocześnie nadal wszystko pozostaje u Boga. Die Liebe ist so gewaltig. Gdyż ta miłość jest tak, tak mocna. Und wenn Gott die ganze Liebe in mein Herz ausgegossen hat, jeżeli in dein Herz ausgegossen Bóg hat, całą swoją miłość w nasze serce wlał, rozlał w nasze serce, czy w twoje serce, sind wir gewissermaßen zu allem Guten fähig. To jesteśmy w pewnym sensie do wszystkiego dobrego zdolni. Es ist ja die Natur Gottes. Gdyż jest to natura Boża. Durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt ist diese Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen worden. Gdyż przez nowonarodzenie, przez tą miłość Bożą, ta miłość została rozlana w nasze serca. Somit kann ein Gläubiger auch seine Feinde lieben, nicht? Gdyż i dzięki temu też, tak wierzący może miłować swoich wrogów. Wie weit wir davon entfernt sind, ist ein anderes Thema. Jak daleko jesteśmy od tego doskonałego przykładu, jakby oddaleni, to jest inny temat. Aber Gott sagt, die ganze Kapazität, die ich als Gott habe, habe ich auch in dein Herz gelegt, an Liebe. Ale Bóg mówi, tą całą pojemność, tą całą objętość, którą miałem, rozlałem w twoje serca. Verstehen kann man das nicht. Ale tego zrozumieć nie możemy. Dass Gott uns so geliebt hat. Że Bóg nas tak umiłował. Das kann man nur anbetend genießen. Ale to można tylko wielbiąc Boga jakby zażywać i cieszyć się tą prawdą. Willkommen zum zweiten Vers. Przejdźmy do drugiego wersetu. Da spricht er von verschiedenen Dingen, die er hat. I tutaj mówi o różnych rzeczach, które on ma, miałby. Er sagt, wenn ich Weissagung habe. I mówił, choćbym miał dar prorokowania. Weissagung bedeutet ja nicht unbedingt etwas über die Zukunft zu sagen. Więc prorokowanie nie oznacza jednocześnie od razu przepowiadania przyszłości czy jasnowidzenia. Sondern bedeutet aus der Gegenwart Gottes das zu sagen, was jetzt gesagt werden soll. To znaczy raczej, że z obecności Bożej mówi się to, co ma być w tym momencie powiedziane, czyli to, co jest wolą Bożą, żeby było powiedziane. Das ist etwas überaus großes. Czyż to nie jest wielka rzecz? Das brauchen wir. To potrzebujemy. Dafür dürfen wir beten. O ten dar możemy się modlić. Der zweite Punkt. Alle Geheimnisse. I znał wszystkie tajemnice, to jest drugi podpunkt.
Paulus sagt, wenn ich alles, was verborgen ist, kennen würde. I Paweł mówi, gdybym znał wszystko, co jest ukryte. Wie viel ist verborgen heute? Jak wiele rzeczy jest ukrytych. Wir haben alle jetzt ziemlich viel mit dem Corona-Thema zu tun gehabt, nicht? My na pewno mieliśmy wiele do czynienia z tym, co dotyczy tej całej korony. Wir haben alle erlebt, dass Wissenschaftler, die nichts anderes machen, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, unterschiedliche Aussagen machen. Więc możemy zauważyć, że sama cała świat naukowy, który nic nie robi w tym momencie, jak tylko się tym tematem zajmuje, dochodzi do przeróżnych i różniących od siebie wniosków. Wir sehen, wie komplex allein die Natur ist. A więc widzimy, jak sama, na przykład, możemy zobaczyć, jak bardzo skomplikowana jest przyroda czy natura. Und dieser Mann, der weiß alle Geheimnisse. I ten człowiek tutaj, hipotetycznie, gdyby znał wszystkie tajemnice. Der nächste, ich habe alle Erkenntnisse. I posiadał całą wiedzę. Mit anderen Worten, ich kann jede Bibelstelle genau erklären. Innymi słowy, i każdy fragment Słowa Bożego mógłby w pewnym sensie wyjaśnić. Auf der Erde kommt keiner so weit, dass er alle Bibelstellen erklären kann. A na tej ziemi nie ma żadnego, który mógłby, czy nie przyjdzie, da kommt keiner, ja? Ja. Nie będzie takiego, który będzie mógł każde słowo ze Słowa Bożego wyjaśnić. Denn das Wort ist ja göttlich. Gdyż Słowo to jest Słowo Boże. Wir sind hier immer noch begrenzt. A my tutaj na tej ziemi jesteśmy ograniczeni. Wenn ich allen Glauben habe. I gdybym posiadał całą wiarę, pełnię wiary. Es ist nicht der rettende Glaube gemeint. I tutaj nie chodzi o tą wiarę ku zbawieniu. Es ist auch nicht das Glaubensgut gemeint. I tu nie chodzi o dobra wiary. Sondern ist die Gnadengabe des Glaubens gemeint. Ale tu chodzi o dar łaski wiary. Das kann ich nicht verstehen. Eine Gnaden. Es gibt unterschiedliche Gnadengaben. A więc są przeróżne dary, przeróżne są różne wiary. Das hat er in Kapitel 12 erklärt. On to w rozdziale 12 wyjaśnił. Und eine Gnadengabe ist die Gnadengabe des Glaubens. A jeden ten z darów łaski to jest dar wiary. Das sind Brüder zum Beispiel, die auf diesem Gebiet eine ganz besondere Fähigkeit haben. A więc to są na przykład bracia, którzy w tym zakresie mają bardzo szczególną tą zdolność. Und hier Paulus sagt, meine Gnadengabe ist so groß, dass ich selbst Berge versetzen kann. Paweł mówi, gdyby moja dar wiary byłby taki, żebym mógł przenosić góry. Welche vier gewaltigen Punkte hat er hier aufgezeigt? I tutaj, patrząc na te cztery punkty, jak to są potężne dary. Und jetzt sagt er, aber nicht Liebe habe. I mówi, gdybym to miał, ale nie miałbym miłości. So bin ich nichts. To byłbym niczym. Nichts ist nicht so, ne? Nic to nie jest tyle. Nichts ist nichts. Nic to nie, to jest nic. Wer hätte gedacht, Mann, was ist das für ein großer Mann? My byśmy pomyśleli, o ludzie, cóż to za wielki człowiek? Und Paulus sagt, ich bin nichts. A on mówi, byłbym niczym. Ich bin wertlos. Paweł mówi, byłbym nic nie warty. Jetzt kommt das dritte Beispiel. I tutaj przychodzi ten trzeci podpunkt, przykład. Wenn ich all meine habe zur Speisung der Armen austeile. Gdybym rozdał swoje całe mienie na żywność dla ubogich. Wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile. Gdybym rozdał całe swoje mienie na jedzenie dla ubogich. Es gibt ja auch ungläubige Menschen, die viel Gutes tun. I są też ludzie niewierzący, którzy bardzo dużo takich dobrych rzeczy, uczynków robią. Miliardäre, die auf einen Teil ihres Vermögens verzichten. Miliarderzy, którzy część swoich majątności oddają i nie skorzystają z nich. Sie geben es zum Beispiel zur Speisung der Armen. I oni też dają częściowo na żywienie tych biednych ludzi.
Sind das denn gute Menschen? Czy to są dobrzy ludzie? Das ist sicherlich gut für die Menschen, die in großer Armut leben und dann auf einmal erleben, dass ein anderer für sie etwas gibt. To jest bez wątpienia dobre dla tych ludzi, którzy żyją w biedzie i nagle ktoś inny jest w stanie im coś podarować. Aber was sagt die Schrift? Ale co mówi Słowo Boże? Römer 3. Rzymian 3 rozdział. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Jest napisane, nie ma ani jednego, który by dobrze czynił. Im Humanismus gibt es die Aussage, tue Gutes und rede davon. W naukach humanistycznych jest takie jakby przysłowie, czyń dobrze i rozgłaszaj to, czy mów o tym. Warum muss ich denn davon reden? Czy my mamy o sobie mówić? Der sagt, tue Gutes. So, dass deine Rechte nicht weiß, was die Linke tut. A Słowo Boże mówi, ty masz, czyń dobrze, tak aby lewica nie wiedziała, co prawica robiła. Tu es im Verborgenen. Czyń to w ukryciu. Dann wird der Vater, der im Verborgenen sieht, dir vergelten. I wtedy ojciec, który widzi w ukryciu, tobie odpłaci. Nein, das ist nur eine Form der Selbstsucht. A więc ta dobroczynność jest tą w pewnym sensie formą szukania swoich chwał. Tak, szukania, no. Diese ungläubige Menschen wollen dann vor anderen glänzen damit. A więc ci niewierzący ludzie przez tą filantropię chcą przed innymi świecić. Zweite Punkt, wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde. I choćbym całe swoje wydał na spalenie. Es gibt ja Menschen, die vor Ärger ihr Leben wegwerfen. Von Ärger. Vor Ärger, weil sie unzufrieden sind, weil sie keine Lebenserfüllung haben. Okay. A więc są ludzie, którzy odrzucają życie przez, przez to, że są nieszczęśliwi, czyli nie zadowoleni ze swojego życia. And hier ist aber etwas Gutes gemeint. A tutaj jest coś dobrego na myśli. Diese Person ist so bereit, nicht nur das ganze Geld zu geben, was er hat. A więc ta osoba nie jest tylko chętna, aby całą swoją majątność oddać, swoje wszystkie pieniądze, sondern das eigene Leben selber. Ale również i swoje własne życie oddać. Gibt auch Ungläubige, die das getan haben. I są też niewierzący, którzy to uczynili. Das ist gewissermaßen das Höchste, nicht? Das, wenn wir unser Leben geben. I to jest można tak powiedzieć, największa rzecz, którą możemy podarować, to swoje życie. In 1. Johannes 3 wird gesagt, dass wir schuldig sind, für die Brüder unser Leben darzulegen. A w 1. Jana jest napisane, że jesteśmy winni tego, abyśmy swoje życie jakby oddawali dla braci. Und wieder kommt dieser Einschub, aber nicht Liebe habe. Ale tu jest napisane znowu ten wstawka, ale gdybym nie miał miłości, so nützt es mir nichts. To mi nic nie pomoże. Also das Geld, nicht? Das nützt den anderen sehr wohl. A więc pieniądze, to na pewno będzie przydatne dla tych, którzy to otrzymają. Die konnten sich mal wieder richtig satt essen, nicht? I oni dzięki temu będą mogli się najeść znowu. Aber Paulus sagt von sich, mir nützt es nichts. Ale Paweł mówi o sobie, mi to nic nie przyniesie. Es ist für mich nutzlos. A więc dla mnie jest to bezużyteczne. Mit diesen drei Gedankenmodellen will er deutlich machen, ohne Liebe bringt es nichts. I więc dzięki, przez te trzy jakby przykłady chcę powiedzieć, że bez miłości to mu nic nie da. Er will die Korinther motivieren, Liebe, göttliche Liebe, die ausgegossen ist ins Herz, auch untereinander zu zeigen. I on chce przez to zmotywować Koryntian tą Bożą miłość, która jest rozlana w ich sercach, wobec siebie nawzajem stosować. Ich lese nochmal einen Vers aus Kapitel 8. I teraz przeczytajmy z 1 Koryntian rozdziału 8. Pierwszy werset. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Also nur die Liebe hat ein gutes Ergebnis. A więc tylko miłość przynosi dobre efekty. Ist das Ausüben der Liebe abhängig von der Gnadengabe? Czy wypełnianie miłości jest zależne od
daru łaski? Nein. Nie. Jeder ist dazu in der Lage. A, gdyż każdy jest zdolny do tego. Wenn wir uns in dem Sonnenschein der Liebe Gottes persönlich aufhalten, dann strahlt die Liebe auch durch uns hindurch anderen zu. A więc jeżeli będziemy się w tych promieniach, czy w tym promieniowaniu miłości Bożej znajdować, to przez tą miłość, ten wpływ miłości Bożej na nas, będziemy też tą miłość dalej innym przekazywać i będziemy się nią dzielić. Das ist eine Atmosphäre eines glücklichen Christen, wenn er Liebe ausstrahlt. A więc to jest atmosfera takiego chrześcijańskiego. Kannst du das nochmal wiederholen? Es ist die Atmosphäre eines glücklichen Christen, wenn er Liebe ausstrahlt. A więc to jest ten charakter tego radosnego chrześcijanina, który tą miłość, tą miłością promieniuje wręcz. Liebe ist der Charakter auch einer gesunden Versammlung. I miłość jest też tą cechą charakterystyczną zdrowego zgromadzenia. Wir sind hier im Raum alle unterschiedlich. Gdyż my jesteśmy tutaj w tym miejscu wszyscy różni. Aber die Liebe Gottes, die fügt uns zusammen, praktisch. Ale ta miłość Boża w praktyce nas łączy. Dann nehmen wir Rücksicht aufeinander. Gdyż możemy brać też wzgląd na innych. Haben wir Verständnis füreinander. Mamy zrozumienie dla siebie. Und versuchen alle zusammen den Herrn Jesus zu verherrlichen. I próbujemy razem, jako jedność, Pana Jezusa uwielbiać. Also, in den ersten drei Versen hat Paulus deutlich gemacht, wie notwendig die Liebe ist. I w tych pierwszych trzech wersetach Paweł tutaj dobitnie pokazuje, jak ważna jest miłość Boża. Und jetzt kommt er auf Kennzeichen der Liebe zu sprechen. Ta miłość. I teraz przechodzi do cech miłości. Er sagt, als erstes, die Liebe ist blankmütig. Po pierwsze mówi, miłość jest cierpliwa. Also eine Eigenschaft, die Liebe, göttliche Liebe hat. A więc to jest cecha, którą ta miłość Boża ma. Lange Mut haben. Lange Mut haben. Ja. Okay. Cierpliwość. Więc długo mieć tą... jak to przetłumaczyć, Kafi? Nie, mucz to jest mutisz, ja? Meinst du, mutisz? Ja, lange Mut haben. Lange Mut haben. No tak. Ja, das macht im Polnischen, dieses okay. Wort macht keinen Sinn in dem okay. Sinn, aber ist okay. A więc u nich to można przetłumaczyć tak, langmut, czyli cierpliwość, więc długo mieć tą odwagę, to przetrzymanie, tą cierpliwość. No. Ich kann jetzt ganz mutig sein. Ich kann jetzt ganz mutig sein. A więc ja mogę tu na tym miejscu być bardzo odważny. Aber einen Augenblick später kann ich ganz unmutig sein. Ale chwileczkę później mogę być nieodważny, już mogę drżeć. Die Liebe ist immer mutig. Ale miłość jest zawsze pełna tej odwagi. Mówię, że Bóg jest długo cierpliwy. Ja mucz jest odwagi. On potrafi, wie. Bei uns Langmut ist, dass man in der Schleife wartet und ganz geduldig. Geduld, mehr mit Geduld kann man das vergleichen. Langmut kann man auch Geduld sagen. Geduld mit Person aber. Ja. Geduld mit Person. A więc tutaj my mamy bardziej cierpliwość w tym sensie, jak można też powiedzieć, z osobami. Czyli do jakiejś osoby mieć cierpliwość. Die Langmut Gottes, die hat in den Tagen Noahs, nicht? A więc ta cierpliwość Boża czekała w czasach Noego. Petrus sagt, Gott ist langmütig gegen die Verlorenen. I Pan mówi, Piotr mówi, Bóg jest cierpliwy wobec tych ginących. Petrus sagt auch, Gott ist langmütig gegen euch. I Piotr mówi również, Bóg jest cierpliwy wobec was. Weil wir im Zeugnis der Welt gegenüber schwach sind. Gdyż my jesteśmy w tym świadectwie wobec świata bardzo słabi. Können wir das verstehen, dass wir immer noch auf der Erde sind? Czy my to rozumiemy, że my nadal jesteśmy na tej ziemi? Ihr kennt alle Apostelgeschichte 5. My wszyscy znamy Dzieje Apostolskie 5 rozdział. Ananias und Safira. Ananias i Safira. Die hatten den Heiligen Geist belogen.
Oni skłamali Ducha Świętego, okłamali Ducha Świętego. Und diese Sünde wurde sofort mit dem Tod bestraft. I ta, ten grzech został natychmiastowo ukarany przez śmierć. Gottes Prinzipien ändern sich nie. Gdyż, a Boże zasady czy reguły nigdy się nie zmieniają. Aber wenn er heute noch so reagieren würde, ob einer noch im Saal wäre? Ale gdyby Pan Bóg dzisiaj w ten sam sposób reagował, czy ktoś jeszcze byłby na tej sali? Wie viel gesündigt haben wir? Jak wiele my zgrzeszyliśmy. Denke jetzt auch nach der Bekehrung nicht. I to nie myślę przed nawróceniem, ale po nawróceniu. Und dadurch, dass wir alle noch leben. Ale przez to, że my jeszcze do dzisiaj żyjemy. Können wir das nur der Langmut Gottes verdanken. To możemy jedynie podziękować Bożej cierpliwości. Der hat uns alle noch hier gelassen, um ein Zeugnis zu sein für ihn. Gdyż On nas tutaj pozostawił, abyśmy byli świadectwem dla Niego. Alle Eigenschaften, die hier aufgeführt werden, haben ihre volle Erfüllung in dem Leben des Herrn Jesus Christus gefunden. A więc te wszystkie cechy, które są tutaj przywołane, one swoją doskonałość i wypełnienie znajdą w tym innym Chrystus. One znalazły te wszystkie cechy, one znalazły swoje doskonałe wypełnienie w osobie Pana Jezusa. Wie oft hat er die Jünger ermuntert? Jak często on zachęcał i pocieszał swoich uczniów. Steht auf, lass uns gehen, sagt er in Getsemane zu ihnen. Mówił w ogrodzie Getsemane, wstańmy i pójdźmy i. So sollen wir auch Langmut miteinander haben. Tak więc my powinniśmy być cierpliwi wobec siebie nawzajem, wobec innych. Gegenteil wäre, der lernt das ja nie. A przeciwnością, tutaj przykładem przeciwnym byłoby to, on się tego nigdy nie nauczy. Dann wäre ich nicht langmütig. To bylibyśmy niecierpliwi. Aber indem ich an mein eigenes Versagen auch denke. Ale z tego względu, że ja myślę o własnym zawiedzeniu, jak ja Pana zawiodłem. Werden wir langmütig. To stajemy się cierpliwi. Der nächste Punkt ist gütig. Drugi punkt jest, miłość jest dobrotliwa. In Markus 10 steht, dass Gott allein ist gut. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, jest napisane, Bóg jest dobry. Das können wir auch gut nachvollziehen. I to jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć. Wenn es auch in den Augen der Menschen, edlen Menschen gegeben hat, jeżeli w oczach edle Menschen gegeben hat. Kannst du noch mal wiederholen? In den Augen der Weltmenschen hat es auch hier edle Menschen gegeben. Okay. A więc w oczach tutaj świata można powiedzieć, że było też tutaj na tej ziemi wiele szlachetnych mężów. Aber einen guten Menschen in Augen Gottes gibt es nur in Jesus Christus. Ale dobrego człowieka w oczach Bożych nie było oprócz Pana Jezusa. Und jetzt wir wiedergeboren sollen auch gütig sein. A my, nowonawróceni, powinniśmy być dobrotliwi, czy dobrze. Etwas Gutes weitergeben. Coś dobrego, żebyśmy dalej dawali. Das, was wir tun, soll gut in sich selbst sein. A więc to, co czynimy, powinno mieć dobro samo w sobie. Die Güte Gottes hat uns zur Buße geleitet, Römer 2. Gdyż dobroć Boża przyprowadziła nas do pokuty. Und in den Klageliedern sagt Jeremia, es sind die Gütigkeit des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. A czy w trenach Jeremiasza Bóg nie mówi, sind die Gütigkeit? Des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Czy dobroć Boża nie jest, nie wiem, jak to jest werset, ich kenne diesen Vers nicht. Gott ist gütig, wenn wir Israel ist als Volk bestehen geblieben. Więc Bóg jest dobry i Pan też z Izraelem postępował w taki sposób. Und das ist allein ein Ausdruck der Güte Gottes. I Bóg był cierpliwy z Izraelem i to jest samo w sobie jakby wyrazem dobroci Bożej. Und dass wir hier noch so zusammen sein können, ist nur ein Ausdruck der Güte Gottes. A więc to, że my tutaj możemy być razem, jest nic innego, niczym innym, jak wyraz dobroci Bożej. Gibt Gott uns nicht jeden Tag wieder was Gutes?
Czyż Bóg nie daje nam codziennie coś dobrego? Dass wir in Ruhe und Frieden leben dürfen. Że my w spokoju i w pokoju możemy żyć tutaj na tej ziemi. Dass wir Kraft haben. To, że my mamy siłę. Dass wir einen Verstand haben. Że mamy zrozumienie, rozum. Dass uns sein Wort geschenkt hat. To, że dał nam swoje słowo. Dass uns gegenseitig zur Ergänzung geschenkt hat. Że nam podarował wierzących, że możemy siebie nawzajem uzupełniać. Alles spricht von der Gütigkeit Gottes. I to wszystko mówi o dobroci Bożej. Die Liebe neidet nicht. I dalej czytamy. Miłość nie zazdrości. Joseph wurde von seinen neidischen Brüdern in die Grube geworfen und verkauft. A więc Józef, który czytamy w Starym Testamencie, on został przez swoich braci przez nienawiść ich do niego sprzedany, tak, przez zazdrość. Der Jesus ist aus. Przez zazdrość został sprzedany i wrzucony do tej studni. Der Jesus ist aus Neid überliefert worden. Pan Jezus został przez zazdrość wydany. Man sah, er hat etwas, was man selbst nicht hatte. Man sah, der Jesus hat etwas. Und das wollten die religiösen Führer nicht wahrhaben. A więc oni widzieli, że Pan Jezus ma coś, co oni nie posiadają. I oni nie mogli tego zdzierżyć. Ci izraelscy przywódcy. Das ist neid. To jest ta zazdrość. Man kann auch neidisch sein auf einen guten Verstand. Można też być zazdrosnym wobec na przykład dobrym zrozumieniem czy dobrym rozumem. Auf einen gesunden Körper. Można zazdrościć zdrowego ciała. Viele andere Dinge nicht. I wiele, wiele innych rzeczy. Aber die Liebe neidet nicht. Ale miłość nie zazdrości. Die respektiert das. Ona respektuje to. Die Liebe tut nicht groß. Więc tutaj dalej czytamy, miłość nie jest chełpliwa, czy nie czyni wielkich rzeczy. Tut nicht groß. Ja. Also, bei uns ist es nicht so hochmutig oder in dem Sinne, nicht hochmutig, sondern dass es sich nicht von den anderen zeigt, dass die etwas Gutes gemacht hat. Steht also, bei euch. Ja. Helpić się. Jak można helpić? Przetłumaczyć. Also hier ist der Gedanke ähnlich wie in Lukas 22. Da haben die Jünger sich unterhalten, wer der Größte war. Ja. Sogar Streit war entstanden. A więc tutaj miłość nie jest chełpliwa, odnosi się do tego, jak czytamy w Łukasza 22. Jak uczniowie kłócili się, kto jest większy pośród nich. Das passt zu der göttlichen Liebe nicht. A więc to nie pasuje do miłości Bożej. Das nächste ist, bläht sich nicht auf. I tutaj następnym przykładem tym jest, nie nadyma się. Das ist wohl mehr die innere Haltung. A tutaj chodzi bardziej o te wewnętrzne zachowanie. Wir haben gerade den Vers aus 1. Korinther 8 gelesen. Czytaliśmy przed chwileczką z 1. Koryntian 8 rozdziału, werset. Das Großwerden kann nach außen sichtbar werden. Gdyż bycie wielkim, czucie się wielkim może być widoczne na zewnątrz. Es kann auch im Inneren verborgen sein. Ale może być też ukryte, ale siedzieć w nas wewnątrz. Beides ist mit der Liebe nicht vereinbar. Ale obie rzeczy nie są w ogóle zgodne z miłością Bożą. Und dieses Aufblähen, das wissen wir ja, sind nur Gase, die aus einer Materie freigesetzt werden. A to nadymanie się, to jak wiemy, jak ktoś ma, to są gazy, które powstają z rozkładu materii. Substanz ist da überhaupt nicht vorhanden, nur eine Umwandlung. A więc substancja tutaj nie ma tej substancji, to jest tylko przemiana. Kommt nicht mehr dazu. Tutaj nic nie dochodzi do. Aber wie verstehen das nicht? To jest przykład Pana Jezusa, on jest doskonały. Ja, nie jak my. Okej, also. Okej, okay. Więc chodzi mu tu o gazy na przykład w żołądku, jak się nadymamy. Więc tutaj nie ma coś nowego, że coś się z zewnątrz. Więc to nie chodzi o to, że się z zewnątrz coś dochodzi, coś przychodzi do nas, tylko że coś z nas zaczyna się przemieniać w coś złego i nadyma nas. I tu chodzi o tą przemianę, po prostu rozkład tej materii. I tutaj nie ma czegoś nowego, które się skądś z zewnątrz przychodzi.
To jest tak jakby zepsucie czegoś, jakby... Gut. Ein praktisches Beispiel dazu, Brot. Der Teig, wenn sauer wird, dann gärt nicht? A więc tutaj taki praktyczny przykład, chleb. Jeżeli mamy zakwas i go zmieszamy z mąką, to on zaczyna fermentować i zaczyna ten zakwas po prostu rosnąć. Ciasto rośnie. Nicht sein, nie? A w nas nie powinno tak być, żebyśmy my rośli. Sie gebärdet sich nicht unanständig, ist der nächste Punkt. Nie postępuje nieprzystojnie. Heute werden in unserer Gesellschaft allgemein alle Formen, die durch Moral gekennzeichnet waren, aufgegeben. A więc w dzisiejszych czasach, w społeczeństwie, na świecie, wszystkie te moralne zasady zostały po prostu, które były uznane jako dobre, zostały porzucone. Dass man zum Beispiel einer alten Frau hilft. Na przykład to, że jakiejś starszej osobie się pomaga. Dass man sich anständig anzieht. Że się ubiera w porządny sposób. Wer sind wir denn? Kim my jesteśmy? Wir sind aufs innigste mit Gott verbunden. My jesteśmy wewnętrznie aż do kości połączeni z Bogiem. Efezjan 5, vers 1. Efezjan 5, rozdział, werset 1. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Wir sind Kinder Gottes. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Und jetzt sollen wir Gott nachahmen. A powinniśmy teraz Boga naśladować. Weil wir ja seine Natur haben, geliebte Kinder sind. Gdyż my mamy jego naturę, jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Was ist das für ein hoher Stand? Wir sind Kinder Gottes. Jak wielkim jest to, jak to doniosłym jest to pozycja, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Da sich einer bekehrt und sofort ist er ein Kind Gottes. Jeżeli ktoś się nawróci, natychmiast staje się dzieckiem Bożym. Er hat eine neue Natur bekommen. Gdyż on otrzymuje nową naturę. Und ist somit in einen ganz hohen Stand gekommen. I dzięki temu jest przeniesiony na bardzo wysokie stanowisko. Und jetzt sollen wir uns würdig dieses Gottes und der Beziehung verhalten. I teraz mamy się jakby godnie tego stanowiska i tej godności Bożej zachowywać. Das nächste, sie sucht nicht das ihre. I następne, nie szuka swego. Man könnte auch sagen, dieses Merkmal ist besonders charakteristisch für die Liebe. Nie szuka swego. Możemy powiedzieć, że ta cecha, czy ta uwaga jest bardzo charakterystyczna dla miłości. Wir kennen auch den Begriff Eigenliebe. Ale znamy również tą jakby określenie miłość własna. Aber ist ja im Grunde genommen gar keine Liebe. Ale to tak patrząc do korzenia, to nie ma w tym wcale miłości. Weil Liebe immer selbstlos ist. Gdyż miłość zawsze jest pozbyta własnego ja. Das sehen wir aus dieser Stelle. Gott sieht das so. Nie szuka swego. I to widzimy w tym fragmencie. Bóg taki jest. Und wie oft sind wir mit uns selbst beschäftigt? A jak często jesteśmy sami o sobie zajęci, jakby sami sobą zajęci, przepraszam. Dass wir das größte Stück kriegen, nicht? Dass wir das größte Stück kriegen. Abyśmy my dostali największy kawałek. Der andere kleineres. A inny to ten może mniejszy mieć. Das läuft manchmal unbewusst. To działa tak, że często nie myślimy o tym, a to jest po prostu automatycznie. Ihr wisst, die Jünger gingen durch die Saaten hindurch, durch die Felder hindurch. Wy wiecie, uczniowie szli przez te pola. War Sabbat. Był Sabbat. Und die haben die Ehren abgepflückt und gegessen. I jedli, to znaczy brali te ziarna i spożywali z tych płodów ziemi. Der hat das nicht getan. Pan Jezus tego nie uczynił. Er hat das aber gelassen bei den Jüngern. Ale przyzwolił, czy zostawił to tak, jak jest, jak uczniowie czynili. Er suchte nichts für sich. Wiesz, on nie szukał nic dla siebie. Es
Sie lässt sich nicht erbittern. Und es nie unosi się. Also, nie pozwala się, nie unosi się lub nie pozwala sobie się zgorzknieć, czy tak, w ten sposób. Nie gorzknieje. Der hat seinen Jünger immer geliebt. Pan Jezus zawsze kochał swoich uczniów. Johannes 13, nicht? Liebte er sie bis ans Ende. Miłował swoich uczniów aż do końca, Jana 13. Bis zum Äußersten. I aż do ostatniej chwili. Und so sollte es auch bei uns sein. I tak też powinno być przy nas. Natürlich hat er sie auch mal getadelt. Naturalnie, on też ich karcił. Aber das war auch ein Ausdruck der Liebe. Czy napominał, ale to było wyrażenie jego miłości. Er war nie bitter. On nigdy nie był gorzki. Wie bitter können wir manchmal werden. Jak gorzkimi potrafimy się stać. Sind wir enttäuscht über das Verhalten unseres Bruders? Jesteśmy na przykład zawiedzeni zachowaniem naszego brata. Und wir werden bitter. I stajemy się gorzcy. Und diese Bitterkeit kann vielleicht bis zum Lebensende anhalten. I ta gorzkość, to uniesienie się może pozostać z nami aż do końca Vergiftet życia. Alles. Gdyż ono wszystko zatruwa. Nein, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ale nie, miłość nie unosi się, ona się nie pozwala zatruć. Nie gorzknieje. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie rechnet Böses nicht zu. Gut. Nie zalicza nikomu nic złego, czyli nie myśli nic złego. Bei uns ist sie denkt gar nichts Böses. Ja, genau so. Heißt das, dass der Jesus über das Böse weggesehen hat? Czy to znaczy, że Pan Jezus nie zauważył złego nic? Nein, er hat das Böse ganz klar gesehen. Nie, Pan Jezus wyraźnie widział całe zło. Er hat es auch verurteilt. I on też osądzał to. Aber er hat so lange das Böse stehen gelassen, bis es eindeutig als böse zu erkennen war. Ale on często jakby on pozostawiał zło do tego momentu, w którym można było wyraźnie rozpoznać tą rzecz jako złą. Er wollte immer noch das Gute hervorbringen. A gdyż on zawsze chciał jakby wyciągnąć to dobre, co miało, mogłoby być. Seinen Feinden gegenüber hat er sich so erwiesen. I on tak też czynił i tak się okazywał wobec swoich wrogów. Wenn er geschlagen wurde auf die eine Wange, hatte die andere hingehalten. Gdyż on jak był uderzony w jeden policzek, nastawił drugi. Wenn Judas ihn durch einen Kuss den Ausdruck äußerster Liebe verraten hat. I kiedy Judasz przez ten pocałunek wyraz największej miłości go zdradził, dann hat der Heiland das mit sich geschehen lassen, obwohl alles wusste. To on pozwolił sobie to uczynić, pomimo tego, że on wszystko wiedział, co się stanie. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, nie raduje się z niesprawiedliwości. Wir sollen gerecht sein. My mamy być sprawiedliwi. Und wenn da Ungerechtigkeit ist, dann können wir uns nicht darüber freuen. Jeżeli zdarza się niesprawiedliwość, to nie możemy się z niej cieszyć. Wir sollen einen Abscheu vor der Ungerechtigkeit haben. My mamy mieć jakby wewnętrzny nochmal ein Abscheu. Also das Böse erkennen, verurteilen. Mamy rozpoznawać niesprawiedliwość i jako osądzać jako zło i się odsuwać od tego. Jetzt wird etwas gegenübergestellt. Ale tutaj jest coś pokazane jako przeciwność tej Sie sytuacji. Freut sich mit der Wahrheit. Gdyż miłość raduje się z prawdy. Wenn Wahrheit hervorkommt, dann freut sich die Liebe. Gdy przychodzi ta prawda na przód, wtedy ona raduje się z niej. Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen bei Gott. Gdyż prawda i miłość przed Boga należą zawsze jakby do siebie. Jest ganz deutlich, dass die Liebe völlig rein ist, nicht? Gdyż to jest jasne, że miłość całkowicie czysta jest. Dass sie völlig mit dem Wesen Gottes übereinstimmt.
że ona, że miłość całkowicie z tą osobą Pana, tak, osobą Pana jest w zgodności. Gott hat nie gesagt, dass ich doch noch verhältnismäßig guter Mensch bin. Gott hat nicht gesagt, dass ich ein verhältnismäßig guter Mensch bin. Gdyż Bóg powiedział, że ja nie jestem taki sobie, patrząc ogólnie, całkiem dobry człowiek. Nein, Gott sagt nichts Gutes, aber auch gar nichts Gutes. Ale Bóg powiedział nic dobrego, nic dobrego. Von der Fußsohle bis zum Scheitel nichts Gutes. Od podeszwy buta aż do samego czubka głowy, nic dobrego. Und ich kann auch gar nichts Gutes tun, sagt Gott. I Bóg mówi, ty też nic nie możesz dobrego uczynić z siebie. Aber dann hat die zweite Seite, die Liebe, das sagen. Ale tutaj to, ten ster przejmuje ta miłość. Und die Liebe Gottes hat alles gegeben. Gdyż ta miłość Boża wszystko daje. Sie freut sich mit der Wahrheit. I ona raduje się z prawdy. Efezjan 4, vers 15. Lesen wir noch. Efezjan 4, 15. Przeczytajmy to. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Also hier ist wieder Wahrheit und Liebe miteinander verbunden. A więc tutaj widzimy miłość i prawdę znowu połączoną. Wie ist steht bei euch? Die Wahrheit festhalten in Liebe. Die Wahrheit festhalten in Liebe. Bei uns ist, dass wir ehrlich sind in Liebe. Also okay. A więc abyśmy trzymali prawdę w miłości. Można to tak przetłumaczyć. Das heißt, Wahrheit ist ja das Wort Gottes. A więc prawdą jest Słowo Boże. Ist die Person des Herrn. To jest ta osoba Pana Jezusa. Und Wahrheit ist auch der Heilige Geist. Der Geist i prawdą, prawdą jest też Duch Święty. Gdyż, jak mówimy, Duch Prawdy. Und das sollen wir festhalten in Liebe. I to wszystko powinniśmy trzymać w miłości. Wir können sehr hart sein in Verbindung mit der Wahrheit. Hart sein. My możemy być bardzo twardzi, jeżeli chodzi o prawdę. Nein, die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit festhalten in Liebe. Ale Biblia mówi, nie, my mamy trzymać prawdę w miłości. Je nachdem, wie man veranlagt ist, ist man schnell bereit, die Wahrheit ein bisschen zu kurz zu kommen zu lassen oder die Liebe. A więc w zależności od osoby, jeden będzie bardziej stawiał na miłość, a drugi będzie bardziej stawiał na prawdę. Jetzt kommen wir zu Vers 7. Okay. Also das ist nicht gut, dass jemand entweder das oder das ja bevorzugt. Ausgewogen. Also, ausgewogen muss es. A więc to ma być wyważone, to połączenie miłości i prawdy. Wir kommen jetzt zu Vers 7, aber ich gucke auf meine Uhr, die Zeit ist fortgeschritten, somit würde ich hier gerne zum Abschluss kommen. A więc ja patrzę tutaj na werset 7, ale czas troszkę już posunął się do przodu, więc będziemy się tutaj kończyć. Es wäre zu schade, wenn wir den 7. Vers im Schnelldurchgang abhandeln würden. I byłoby to smutne, jakbyśmy tylko przelecieli tutaj przez ten werset, a nie zatrzymując się na nim. Wir fassen zusammen. A więc podsumujmy. Paulus, das heißt der Heilige Geist besser gesagt, macht uns deutlich, wie wichtig die Liebe ist. A więc Paweł, i w szczególności trzeba tutaj powiedzieć, że to jest Duch Święty, który mówi przez Pawła, pokazuje nam, jak ważne jest miłość. Wir haben gesehen, dass wir sie alle im Herzen haben. Gdyż mogliśmy to zobaczyć, że my, każdy z nas ma ją w sercu. Das ist nicht die Freundesliebe, nicht? Sondern es ist die göttliche Liebe. To nie jest miłość taka przyjacielska, ale to jest Boża miłość. Und diese Liebe hat verschiedene Kennzeichen. I ta miłość ma różne jakby cechy, które ją charakteryzują. Wie man sie erkennen kann. Rzeczy, które, dzięki którym można ją też rozpoznać. Und der Ziel des Heiligen Geistes ist, i celem Ducha Bożego, Ducha Świętego jest, dass wir die Schönheit der Liebe immer mehr erfassen, abyśmy to piękno tej miłości
coraz bardziej mogli pojmować. Sie kam im Leben des Herrn Jesus vollkommen zum Ausdruck. Gdyż ta miłość też w życiu Pana Jezusa doszła do pełnego objawienia. Und wenn wir an den Jesus selbst denken, dann werden wir auch die Liebe Gottes widerstrahlen. I jeżeli będziemy myśleć i zajmować się osobą Pana Jezusa, to będziemy w naszym życiu też mogli dalej promieniować tą miłością. Wszystko zakrywa, czyli miłość. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i jak niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, lecz wówczas poznam, jak jestem poznany, tak jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, dass Paulus das große Thema Liebe hier vorstellt. A więc wczoraj mogliśmy się tym zajmować, jak Paweł ten wielki temat miłość nam przedstawia. Es ist etwas sehr schönes, die Freundesliebe zu betrachten. Miło jest też piękne jest to, jeżeli rozważamy tą miłość przyjacielską. Aber bei einem Freund sieht der andere etwas Schönes in seinem Gegenüber. Ale przy przyjacielu ten druga osoba widzi w kimś innym coś pięknego. Aber Gott konnte überhaupt nichts Schönes bei uns erkennen. Ale w przypadku miłości Bożej Bóg nie mógł w nas zobaczyć nic pięknego. Er ist absolut Licht. Gdyż on jest w pełni światłem, światłością. Er sieht alles ganz genau. On dokładnie wszystko widzi. Jede Spur von Selbstsucht in unserem Leben sieht er. On każdą każdy ślad samolubstwa czy szukania swego widzi w nas. Dinge, die uns selbst unbekannt sind, erkennt sie. On nawet rzeczy, które dla nas są niepoznane, on je rozpoznaje. Aber genauso wie er absolut Licht ist, ist er auch absolut Liebe. Ale tak samo jak jest absolutnie w pełni światłością, tak też również jest w pełni miłością. Paulus zeigt in den ersten drei Versen durch Beispiele, dass alles wertlos ist, was nicht mit Liebe in Verbindung steht. A więc Paweł w tych trzech wersetach pierwszych 13 rozdziału pokazuje, że wszystko, co jest czynione bez miłości, staje się nic nie warte. Das hat keine bleibende Substanz. I ona nie ma tej materii, która by pozostała. Te rzeczy przemijają i nie mają żadnej wartości. Und es ist auch nutzlos für einen, der arbeitet. I jest również też to bez pożytku dla tego, który to czyni i pracuje. Und keiner von uns, der hier im Saal ist, bin überzeugt, möchte gerne etwas Nutzloses machen. I myślę, że każdy tutaj z nas, który tutaj, inaczej, myślę, że żaden z nas tutaj, który jest na tej sali, nie chciałby czynić coś, co by się okazało, że jest bezużyteczne. So, wir möchten etwas Nützliches machen. A my chcemy czynić coś, co jest użyteczne. Paulus musste ihnen das sagen. A Paweł musiał im to powiedzieć. Weil sie sich einfach in den Gnadengaben Gottes besonders im Sprachenreden sonnten. Gdyż Koryntianie tutaj oni się w tych upodobali sobie te dary łaski, a w szczególności chlubili się darami mówienia językami. Und bei uns kann es auch dahin kommen. I u nas może również do tego dojść. Dass vielleicht eine Gnadengabe, die wir haben, uns so beeindruckt, że ten dar łaski, który będziemy posiadali, nas tak będzie dla nas tak godny podziwiania, dass wir damit beschäftigt sind, że będziemy Liebe vergessen. Tak nim zajęci, że zapomnimy kompletnie o miłości. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Nie, miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Und sie soll auch zur Darstellung kommen. I ona powinna się jakby wyrażać w naszym, czy powinna być widoczna.
Dann ab Vers 4 haben wir verschiedene Kennzeichen der Liebe betrachtet. I później po tych trzech wersetach w wersie 4 czytaliśmy różne cechy miłości. Und dann kommen wir jetzt zu Vers 7. I potem przechodzimy do wersetu 7. Man kann auch sagen, in Vers 7 sehen wir die Energie der Liebe. I w wersecie 7 możemy powiedzieć, że widzimy tą energię miłości. Das sind immer noch Kennzeichen. To są jeszcze nadal te cechy. Aber es wird deutlich, mit welcher einer Energie diese Kennzeichen auch verwirklicht werden. Ale tutaj jakby możemy zauważyć, jak, z jaką energią, z jaką mocą te cechy są wyrażane. Die Liebe wird hier in dem Abschnitt wie eine Person dargestellt. Gdyż tutaj w tym fragmencie miłość jest przedstawiana spersyfikowanie, czyli jako jakaś osoba. Jetzt noch einen kurzen Ausflug in die Kirchengeschichte. I teraz przejdźmy na krótko do historii Kościoła. Das erste Sendschreiben wird an Ephesus gesandt. Gdyż pierwszy ten list, który czytamy w objawieniu, został wysłany z tych 7 listów, został wysłany ze zgromadzenia w Efezie. Und da sagt der Herr, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. I tam Pan mówi, ja mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś pierwszą miłość. Jede negative Entwicklung hat ihren Ursprung in der mangelnden Hingabe an Herrn Jesus Christus. Gdyż każda negatywna rzecz, która się dzieje, ma swój początek czy korzeń w tym, że brakuje nam tego poświęcenia dla Pana. Und das wollen wir doch nicht. A tego nie chcemy przecież, tych negatywnych rzeczy. Der Jesus hat so viel für uns getan, wir wollen ihm jetzt auch unsere Gegenliebe beweisen. A Pan tutaj tak wiele dla nas uczynił, że my chcemy dla Niego tą jako tą zwrotną jako zwrot mu dawać też również miłość od nas. Das offenbaren der Liebe ist völlig unabhängig von irgendeiner Gnadengabe. Gdyż objawienie miłości jest całkowicie niezależne od jakiegokolwiek daru łaski. Es ist einfach wichtig, dass wir Herrn Jesus immer wieder betrachten und dann kommt auch diese Liebe zur praktischen Darstellung. A więc jest to ważne, abyśmy my rozważali osobę Pana Jezusa i wtedy ta miłość będzie mogła być odzwierciedlana czy wyrażana. Jetzt Vers 7. I teraz ten werset 7. Viermal wird gesagt, czterokrotnie jest powiedziane wszystko. Zuerst einmal muss ich sagen, dieses alles ist eine grundsätzliche. Nein, diese Aussagen, die hier gemacht werden, sind grundsätzliche Aussagen. A więc tutaj te wyrażenia, które są tutaj przedstawiane, te jakby zdania, są to jakby podstawowe, fundamentalne wyrażenia. Will sagen, die Liebe setzt alles ein, um das Ziel zu erreichen, was Gott möchte. I tu jest w pewnym sensie powiedziane, że miłość dokłada wszelkich środków, aby osiągnąć to, co Bóg pragnie. Auf der anderen Seite. A z drugiej strony gibt es natürlich Grenzen auch. Są również też granice. Ich hoffe, dass wir sie noch darstellen können. I mam nadzieję, że będziemy te elementy mogli przedstawić. Die erste Aussage, die Liebe erträgt alles. I pierwsza ta wypowiedź mówi miłość erträgt alles. Oder deckt alles zu. Gibt es eine Fußnote. Aha, wo ist das? Steht? Więc wszystko zakrywa, czyli jeszcze albo wszystko znosi, można tak powiedzieć. Die Liebe haben wir betrachtet ist selbstlos. A my rozważaliśmy to, że miłość jest niesamolubna, nie szuka swego. Und sie sieht jetzt eine Not. I ona widzi tę niedolę. Und sie nimmt sich dieser Not an. I ona przejmuje tą niedolę i bierze ją. Galata 6. Einer trage des anderen Lasten und also erfüllt das Gesetz des Christus. I tak jak czytamy w Galacjan 6 rozdziale, niech jedni drugich ciężary noszą i undan erfülle das Gesetz des Christus. I niech wypełniają zakon czy tą przykazanie Chrystusowe.
Das macht deutlich, in dem Leben des Herrn Jesus ist auch das zur Darstellung gekommen. I to nam przedstawia to, że ten fakt został również pełni wyrażony w życiu Pana Jezusa. Wenn der Jesus eine Last gesehen hat, dann hat er geholfen. Gdyż Pan Jezus jak widział jakiś niedolę czy ciężar, on pomagał tej osobie. Die Kranken hat er geheilt. On uzdrawiał chorych. Die Hungernden gespeist. On karmił głodnych. Die Trauernden getröstet. Pocieszał zasmuconych. Er hat den Bedürfnissen immer entsprochen. I on też wychodził naprzeciw wszystkim potrzebom. Er hatte selber schon sehr viel zu tragen. A on sam przecież miał tak wiele już do noszenia. Den großen Widerspruch der Sünder hat er permanent erduldet. On w pełni, właściwie ciągle musiał znosić tę wielką sprzeciw grzeszników. Dann waren, war Judas, der Jünger noch, da. Gdyż tam też był przecież Judasz, ten jeden z uczniów jego. In seiner Güte hat er ihm die Kasse anvertraut. I on w swojej dobroci powierzył Judaszowi bycie skarbnikiem. Und er wusste natürlich, er nahm aus der Kasse raus. Judas nahm aus der Kasse raus. I on przecież wiedział o tym, że Judasz brał te pieniądze i sprzeniewierzył dla siebie. Er wusste von vornherein, der wird mich überliefern. I on też wiedział od samego początku, że ten mnie zdradzi. Obwohl er täglich mein Brot ist. Chociaż codziennie jest mojego chleba. Der Heiland hat das ertragen. Ale Pan to nosił. So sollen auch wir tragen. Ale i tak też my powinniśmy nosić. Der natürliche Mensch sagt, will ich nicht. Der natürliche Mensch sagt, ich will nicht tragen. I ten cielesny człowiek mówi, ja nie mam ochoty tego nosić. Oder ich habe genug mit meinen eigenen Problemen zu tun. Albo powie, ja mam wystarczająco moich własnych problemów. Nein, sagt die Liebe, ich helfe. Ale nie, miłość mówi, nie, ja chcę pomóc. Hat der Heiland Böses ertragen? Czy nasz Zbawiciel nosił ciężary, złe rzeczy? Wenn Böses auf ihn zukam, hat er das auch ertragen. Kiedy zło przychodziło na niego, on również to znosił. Aber wenn Gott angegriffen wurde, dann hat er dafür gesorgt, dass die Dinge klargestellt wurden. Ale kiedy Bóg został zaatakowany, to on wtedy dopilnował tego, aby rzeczy zostały doprowadzone do porządku. Lesen aus Markus 11. I przeczytajmy z Ewangelii Marka 11 rozdziału. Vers 15 bis 17. Wersety 15 do 17. Marka 11, 15, 17. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przed wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinią zbójców. Das Haus Gottes wurde also von dem Herrn als eine Räuberhöhle genannt. A więc dom Boży, dom modlitwy został uczyniony jaskinią zbójców. Das konnte er nicht dulden. I tego nie mógł oglądać. Mit aller Energie seines Herzens hat er sich eingesetzt, dass das Haus Gottes gereinigt wurde. I z całą tą energią swojego serca zaangażował się w to, aby ta rzecz się zmieniła. Die Menschen, die dort kauften und verkauften, hat er hinausgetrieben mit den Tieren. I ludzie, którzy tam kupowali, sprzedawali, handlowali, on ich wygonił razem z ich zwierzętami. Deinem Hause geziemt Teiligkeit, Psalm 93. I w Psalmie 39 czytamy, Twojemu domowi należy się świętość. Psalm 69, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. I w Psalmie 69 jest napisane, a gorliwość o dom Twój pożera mnie. Wenn der Heiland also persönlich angegriffen wurde, hat er das erduldet. A więc jeżeli Pan, Zbawiciel nasz, był osobiście atakowany, on to znosił. Aber wenn Gott und sein Haus angegriffen wurde, hat er es nicht erduldet.
Ale kiedy Bóg i jego dom był atakowany, on tego nie zniósł, czy nie tolerował. Er hat sich eingesetzt, dass die Rechte Gottes aufrechterhalten wurden. On się wstawiał i angażował w to, aby Boże zasady zostały, były akceptowane czy przestrzegane. Wie ist das bei uns? Jak to jest u nas? Wenn wir angegriffen werden, kiedy my jesteśmy atakowani, wehren wir uns dann? Czy my się bronimy? Der hat's nicht getan. On tego nie czynił. Und wenn Gott und sein Haus und Werk angegriffen wird, a kiedy Bóg, jego dom, jego dzieło jest atakowane, dann machen wir manchmal nichts. To wtedy nic nie czynimy często. Es sollte genau umgekehrt sein. A to powinno być w zupełności całkowicie odwrotnie przecież. Die Liebe erträgt alles. Gdyż miłość znosi wszystko. Wollen wir uns unterlassen, indem wir den Herrn Jesus vor Augen haben, im Herzen tragen? I my powinniśmy się też zachęcać ku temu, aby, kiedy my będziemy nosić Pana naszego przed oczami swoimi i w naszych sercach. Damit wir auch ertragen und tragen. I potem mamy go nosić w sercach naszych i na oczach naszych, abyśmy mogli również i takie rzeczy znosić. Zweiter Punkt ist, sie glaubt alles. I drugi podpunkt tego siódmego wersetu jest, wszystkiemu wierzy. Es ist die göttliche Liebe. To jest ta Boża miłość. Und vor dem Hintergrund ist ganz klar, dass sie nicht leichtgläubig ist. I o niej wiemy, że na pewno nie jest ona naiwna. Dann ist es ein Ausdruck der Liebe, dass sie einfach das Gute annimmt und für wahr hält. Ale to nie jest naiwność, ale wiemy o niej, że ona wierzy tym dobrej rzeczy i przyjmuje ją jako prawdę. Als Paulus von den Schwierigkeiten in Korinth hörte. I kiedy Paweł usłyszał o trudnościach w Koryncie, er sagte, zum Teil glaube ich es. To powiedział, po części wierzę temu. Bei dem Negativen war er vorsichtig. Ale w rzeczach negatywnych był ostrożny. Bei dem Positiven nahm er es voll an. Ale w rzeczach pozytywnych brał to tak, jak było przedstawiane. Wir sind manchmal umgekehrt. Bei dem Negativen gehen wir davon aus, dass alles hundertprozentig richtig ist. A my bierzemy to całkowicie odwrotnie. Kiedy słyszymy negatywną wieść, to bierzemy to, ok, to jest całkowicie na pewno prawda. Bei dem Positiven sind wir manchmal ein bisschen misstrauisch. A przy rzeczach pozytywnych jesteśmy tak czasami dosyć ostrożni, czy do końca tego nie wierzymy. Wenn der Herr uns ein Wort gibt, kiedy Bóg nam daje jakieś słowo, dann wollen wir glauben, dass das Wort von ihm kommt. To chcemy wierzyć w to, że to słowo i przychodzi od niego. Dass das Wort jetzt genau für mich und meine Umstände angemessen ist. I że to słowo jest dla mnie w tych warunkach i odnośnie mojej sytuacji w dobrym momencie do zastosowania. Wenn ich so morgens einen Kalenderzettel lese, kiedy tak czytam rano sobie kalendarz, kriegt der Kalenderzettel für mich einen ganz anderen Wert. To wtedy ten kalendarz, ta karteczka z kalendarza otrzymuje ode mnie całkowicie inną wartość. Wenn ich morgens so meine Bibel lese, dann hat das einen ganz anderen Wert. Kiedy rano czytam dla siebie Biblię, to ma ona dla mnie całkowicie inną wartość. Denn der Glaube umschließt das Unsichtbare und das Ewige. Gdyż wiara jakby obejmuje to, co jest niewidzialne i również to, co jest wieczne. Die Menschen sind alle nur auf das Irdische fixiert. Gdyż ludzie są całkowicie zafiksowani na tym, co jest to ziemskie. Aber unser Blick geht ja viel weiter und viel höher. Ale nasz wzrok powinien sięgać całkowicie jeszcze dużo dalej i jeszcze dużo wyżej. Sie umfasst den großen Gott. Gdyż on, ten wzrok wiary, on również obejmuje i wielkiego Boga. Sein heiliges Wort. Jego wieczne, święte słowo. Das gibt eine gesunde, motivierte Ausrichtung. I to nam daje to zdrowe, zmotywowane postanowienie czy ukierunkowanie. Es geht also hier wieder um den praktischen Glauben, nicht den rettenden Glauben oder das Glaubensgut. Więc tutaj wszystkiemu wierzę, to chodzi o praktyczną wiarę, nie chodzi o wiarę zbawienną.
Der dritte Punkt, sie hofft alles. Trzeci podpunkt, wszystkiego się spodziewa. Wer hat denn Berechtigung, hoffnungsvoll in Zukunft zu gucken? Kto ma to uprzywilejowanie patrzeć pełni nadziei w przyszłość? Das sind die Gläubigen. To są przecież wierzący. Sie kennen Gott aller Hoffnung. Oni znają Boga wszelkiej nadziei. Du siehst die Entwicklung der Gesellschaft. Ty widzisz rozwój społeczeństwa. Und weißt, dass sie negativ ist. I widzisz, że on idzie w dół w negatywnym, w negatywnym znaczeniu. Und doch sind wir als solche, die glauben. Ale pomimo tego jesteśmy tymi, którzy wierzą, mają nadzieję. Und auch Hoffnung haben. Wierzą i mają nadzieję. Sehr motiviert. Bardzo zmotywowani. Warum? Weil wir es auf dem Allmächtigen, weil wir auf der Seite des Allmächtigen stehen. Dlaczego? Dlatego, bo stoimy po stronie tego Wszechmogącego. Wie viel Verheißung hat er uns gegeben? Jak wiele obietnic on nam podarował. Meine Gnade genügte, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Moja nadzieja, nie, moja wiara, przepraszam, moja łaska wystarczy ci. Er hat uns von dem Haus des Vaters erzählt. On nam opowiedział o, domu Ojca. Er hat uns gesagt, dass auf dieser Erde das Reich einmal aufgerichtet werden wird in Herrlichkeit. I on nam powiedział, że na tej ziemi będzie również i królestwo ustanowione i będzie sięgało bis zu Herrlichkeit. In Herrlichkeit aufgerichtet wird. I ono będzie też wspaniałości, czy we wspaniałości utwierdzone. Er hat gesagt, dass er bei uns ist. On nam powiedział, że on jest z nami. Ja, wir dürfen wirklich voller Zuversicht sein. I my możemy być naprawdę pełni takiej pociechy i nadziei. Wenn wir Jeremia betrachten, dann wird der Jeremia der weinende Prophet genannt. Kiedy rozważamy Jeremiasza, to Jeremiasz jest nazwany tak płaczącym prorokiem. Warum war der so traurig? Dlaczego on został taki, był taki smutny? Weil er so viel Negatives im vor Gottes sah. Gdyż on tak wiele negatywnych rzeczy widział w ludzie Bożym. Und heute gibt's auch unter uns, selbst bei einem jeden von uns, nicht negative Dinge. I teraz dzisiaj w każdym z nas są rzeczy negatywne. Wir haben uns alle zu demütigen vor dem großen Gott. I my musimy się wszyscy upokorzyć przed wielkim Bogiem. Das ist die eine Seite. To jest ta jedna strona. Das darf auch nicht zu kurz kommen. Das darf auch nicht zu kurz kommen. Ale tego nie można się tak tak krótko trzymać. Die andere Seite darf aber auch nicht vergessen werden. Gdyż tak kurczowo trzymać tej jednej strony, gdyż ta druga strona jest również bardzo ważna. Nie można jej zapomnieć. Dass der Herr mit uns sein will. Gdyż Bóg chce być z nami. Dass er uns Kraft und Freude geben will für alle Umstände. I on chce nam dać siłę i radość na każdą sytuację. Ja, wir wollen weiter alles hoffen. Tak, my chcemy dalej tutaj jak jest napisane, przepraszam, wszystkiego dobrego się spodziewać. Jede Verheißung, die er gegeben hat. Gdyż każda obietnica, którą on podarował. Jetzt soll er sagen, wird er erfüllen. On tę obietnicę wypełni. Im Hinblick auf Beruf. Jeżeli patrząc w kierunku naszego zawodu. Im Hinblick auf Ehe und Familie. Patrząc w kierunku małżeństwa i rodziny. Im Hinblick auf das Zusammenkommen als Versammlung. Jako również też zgromadzenie i tak. Wird für alles sorgen. On o wszystko się będzie troszczył, gdyż on to powiedział. Wenn ich dir etwas versprechen würde. Jeżeli ja bym tobie coś obiecał. Ich könnte vielleicht nicht halten. I być może bym tego nie spełnił. Wenn Gott ein Versprechen gibt, er hält es. Ale jeżeli Bóg da jakąś obietnicę, on tego dotrzyma. Er hat die Macht. On ma moc. Und er ist die Liebe. On jest miłością. Ja, wir wollen uns ermutigen, voller Hoffnung zu sein. I my chcemy się tym pocieszać, być w pełni nadziei. Wir wollen Optimisten sein. Chcemy być optymistami. Und diese Optimisten, von denen wir jetzt sprechen, sind im Grunde genommen auch Realisten. Ale ci
optymiści, o których teraz powiedzieliśmy, patrząc tak z innego punktu, oni również i są realistami. Mose hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Mose hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren, den großen Gott. A więc Mojżesz trzymał się tego, że on widział niewidzialnego Boga. Jetzt kommt der vierte Punkt. Sie erduldet alles. I teraz punkt czwarty. Ona znosi wszystko. Wir hatten zu Anfang gesehen, dass sie langmütig ist. Die Liebe ist langmütig. I na początku czytaliśmy o tym, że miłość jest cierpliwa. Da haben wir gesagt, ist Geduld mit Personen. Powiedzieliśmy, że ma tą cierpliwość z osobą. Und hier diese Geduld, die jetzt gemeint ist, ist ein Ausharren, eine Geduld in den Umständen. A tutaj, co w siódmym wersecie czytamy, wszystko znosi, to ta cierpliwość znoszenia tego odnosi się do znoszenia sytuacji, w których się znajduje. Czyli, moment. Also, więc ta miłość jest cierpliwa, odnosi się do osoby, a tutaj ten fragment wszystko znosi, odnosi się do sytuacji. Der vorige Punkt war ja, sie oft alles. Więc w poprzednim punkcie czytaliśmy, ona wszystkiemu wierzy. Jetzt heißt es, sie erduldet alles. A tutaj czytamy, że wszystko znosi. Ziemlich gegensätzlich. Czyż to nie jest takie przeciwne trochę? Und doch zugleich eine glückliche Ergänzung. A z drugiej strony jest to takie szczęśliwe połączenie, które się uzupełnia. Wo leben wir? Gdzie żyjemy? In der Welt der Ungerechtigkeit. Gdyż my żyjemy w świecie pełnym niesprawiedliwości. In der Welt, wo Jesus Christus gekreuzigt worden ist. W świecie, w którym Jezus Chrystus został ukrzyżowany. In der Welt, wo die Propheten zum größten Teil gewaltsam ermordet worden sind. W świecie, w którym prorocy w większej części zostali pełni przemocy zamordowani. Wo der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Welt das Sagen hat. W którym ten przywódca, ten Bożek tego świata ma swoje coś do powiedzenia. Wo ein System etabliert ist, was von Satan kommt. W którym system jest ustanowiony, który pochodzi od szatana. Da müssen wir Geduld haben in den widrigen Umständen. I tutaj musimy mieć tą cierpliwość w tych przeciwnych sytuacjach, okolicznościach. Wir müssen Ausharren haben, nicht resignieren. My musimy mieć tą wytrwałość, nie możemy rezygnować. Und da merken wir, wie nah das mit dem anderen zusammenhängt. I wtedy możemy to poznać, jak blisko ze sobą te rzeczy są połączone. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dann sind wir nicht mehr leidensfähig. Jeżeli porzucimy nadzieję, wtedy nie będziemy mogli znosić niedoli. Der Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Cierpień. Der Jesus hat an das Ergebnis vom Kreuz gedacht. Ja. Und deshalb war er motiviert, das Kreuz auf sich zu nehmen. I Pan widział ten krzyż przed sobą i widział też efekty tego, owoce tego jego cierpienia, dzieła i dlatego też był zmotywowany to uczynić. Also nicht Flügel hängen lassen. Nie można opuścić nasze skrzydeł w dół. Sondern voller Hoffnung sein. I mamy być pełni nadziei. Und das gibt uns Kraft, auch in widrigen Umständen auszuhalten. I to nam da tą siłę, abyśmy w tych okolicznościach mogli wytrwać. Jetzt kommen wir zu Vers 8. I teraz przejdźmy do wersetu 8. Die Liebe vergeht niemals. Miłość nigdy nie ustaje. Ein Vorteil der Liebe wird herausgearbeitet. Więc tutaj jest ta zaleta, przedstawiona nam zaleta tej miłości. Die Beständigkeit der Liebe. Ta wytrwałość tej miłości. Wir alle haben uns verändert. My wszyscy się zmieniamy. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nawet od tego czasu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy. Aber die göttliche Liebe bleibt immer vollkommen. Ale ta Boża miłość pozostaje zawsze pełna. Kein Schatten der Veränderung. Doskonała.
Ona nie ma nawet cienia zmiany. Der Geist Gottes möchte ja unsere Herzen erwärmen für diese Liebe. I Duch Boży chce nasze serca ogrzewać do tej miłości. Er sagt mit anderen Worten, denk daran, das ist so kostbar, das verändert sich nicht. I on mówi, myśl o tym, to jest tak cenne, tak kosztowne i ona się nie zmienia. Wie auch Gold sich gewissermaßen beim Material nicht verändert, nicht? W pewnym sensie tak jak wśród tych pierwiastków złoto się nie zmienia. Deshalb sprechen wir vom Edelmetall. Dlatego też mówimy o szlachetnych metalach. Die Liebe ist so, dass sie selbst durch große Wasser nicht aufgehalten werden kann. Miłość jest taka, że jej nie przemogą, czy nie zatrzymają wielkie ilości wody. Das sehen wir im Leben des Herrn Jesus. I to widzimy w tym życiu Pana Jezusa. Er war der Mann der Schmerzen und ist trotzdem voller Hoffnung durch alle Schwierigkeiten geduldig durchgegangen. On był tym osobą pełnym cierpień i pełnym boleści, mężem boleści, jak to jest napisane, i on, ale pomimo tego szedł przez to wszystko. Am Kreuz hängen konnte er noch für seine Feinde beten, Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. I jeszcze wisząc na krzyżu mógł modlić się za swoich nieprzyjaciół, mówiąc, Panie, wybacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią. Ojcze. Oder wie wir es jetzt in Katowice betrachtet haben, wie Stefanus gesagt hat, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. I jak mogliśmy też w Katowicach rozważać to, jak Szczepan mówił, Pani nie policz im grzechu tego. Dann wird gegenübergestellt der Liebe die Weissagung. Das ist 8, ja? Ja. I teraz jest Weissagung? Ja. A więc teraz jest przedstawiony koło siebie, wobec siebie, jakby obok siebie są przedstawione miłość i proroctwo. Paulus sagt in diesen Kapiteln immer wieder, die Weissagung ist das höchste. I tutaj Paweł mówił o tym, że to prorokowanie jest najwyższe, najbardziej cenne. Nicht das Sprachenreden ist das höchste. I mówił, że nie mówienie językami jest najcenniejsze. Weissagung ist ein Reden aus der Gegenwart Gottes heraus, genau das, was er haben möchte. I to prorokowanie to jest mówienie z obecności Bożej, dokładnie tego, co on chce mieć teraz powiedziane. Aber er sagt, diese Weissagungen werden aufhören. Ale weggetan werden. I proroctwa przeminą. Wenn wir am Ziel sind, brauchen wir keine Weissagung mehr. A więc jeżeli będziemy już u celu, to nie będziemy potrzebować tego proroctwa więcej. Weil wir dann in der Gegenwart Gottes sind. Gdyż wtedy będziemy w tej obecności Bożej. Sprachen werden aufhören. A języki ustaną. In der Fußnote steht bei mir abklingen oder zurückkommen. A więc w jego tutaj w przypisach jest napisane, że one jak dźwięk to jest wygasną i już nie będzie przedźwięczną, że przebrzmieją lub ucichną. Es waren ja menschliche Sprachen. A więc były te ludzkie języki, die Gläubige auf einmal sprechen konnten, ohne dass sie sie gelernt hatten. Którymi wierzący mogli mówić bez wcześniejszego uczenia się ich. Das hatte Gott zu Anfang gegeben. I to Bóg na początku dał. Aber sie sollten nach und nach aufhören. Ale one miały krok po kroku przeminąć. Hebräer 2, Vers 4 lesen wir dann noch zu. I przeczytajmy Hebrajczyków 2, rozdział, werset 4. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami, oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dieser Vers macht deutlich, diese Zeichen waren vorübergehenden Charakters. A więc ten werset nam mówi wyraźnie o tym, że te znaki były tylko przemijalnym świadectwem. Denn dieses Mitzeugen ist ja dort in der Vergangenheit. Gdyż tutaj jest napisane, te poręczanie jest
wyraźnie napisane jako w czasie przeszłym. Gott hatte das zu Anfang der Bestätigung gegeben. I Bóg podarował to jako na początku, jako element, który miał poręczyć czy potwierdzić to. Heute gibt es das Reden Sprache nicht mehr. A więc dzisiaj już nie mamy tego daru mówienia językami. Erkenntnis wird weggetan werden. To dalej czytamy, że przeminie również i wiedza. Das heißt, dass bruchstückhafte Wissen, was wir alle haben. To chodzi o to, unser Wissen ist ja immer nur ein Teil. Że nasze takie ułomne myślenie, fragmenty myślenia, które mamy, czy te częściowe wiedza, poznanie, das wird weggetan sein. Ono po prostu przeminie. Warum? Weil, wenn wir beim Herrn sind, haben wir das Vollmaß. Wenn wir beim Herrn sind, haben wir das Vollmaß, haben wir eine Vollkommenheit. Dlatego, gdyż jak będziemy u Pana, będziemy mieli to pełne poznanie, tą pełną miarę. Doskonałość. Also wir haben hier in dem Vers 4 Punkte. A więc teraz mieliśmy w tym wersecie 4 punkty, w tym 4 punkty. Ein Punkt bleibt bestehen. Die Liebe ist unveränderlich. I jeden podpunkt z tego wersetu pozostaje. Ta miłość nie ustaje. Weissagen sind sehr gut, sind von Gott. A więc proroctwa są bardzo dobre, one są od Boga. Aber vergehen. Ale przeminą. Sprachen sind von Gott, aber vergehen. Ale języki są od Boga, ale ustaną. Und auch die Erkenntnis vergeht. Ale i również wiedza przeminie. Die Kenntnis der Gedanken Gottes. Aber auch das vergeht. I ta wiedza tych myśli Bożych, ona również przeminie. Also Paulus möchte uns den Wert der Liebe brennend machen. A więc Paweł chce nam tą wartość tej miłości rozżarzyć. Sagt er in Vers 9, denn wir erkennen stückweise. Ale on mówi tu w wersecie 9, bo nasza wiedza jest cząstkowa. Wir sehen ein Stück nach dem anderen. Gdyż my widzimy fragment po fragmencie, kawałek po kawałku. Wir konzentrieren uns auf das Sündopfer. My koncentrujemy się na ofierze zagrzesznej. Und können nicht gleichzeitig das Friedensopfer im Auge haben. A wtedy nie możemy też tej ofiary pokoju. Unser Kopf ist zu klein, unser Denkvermögen. Nasza głowa jest za mała i nasza pojemność myśleniowa jest też niska. Und unser Herz ist zu klein. I nasze serce jest małe. Mit unseren Empfindungen kommen wir nicht nach. Gdyż i ono, te serce z naszymi emocjami czy odczuciami nie jest w stanie podążyć. Wir weissagen stückweise. I to proroctwo jest też cząstkowe. Aus der Gegenwart Gottes wird immer nur ein Stück weitergesagt. Gdyż z obecności Bożej jest tylko fragment, kawałeczek powiedziany. Vers 9 zeigt uns die Gegenwart. Ale w wersie 9 mówi nam o teraźniejszości. Jetzt gibt er eine Gegenüberstellung in Vers 10 im Hinblick auf die Zukunft. A teraz w wersie 10 on przedstawia nam jakby przeciwieństwo. W przeciwieństwie to, że teraz fragment o przyszłości. Dann ist alles vollkommen. Gdyż jak to było cząstkowe, to teraz wszystko będzie doskonałe. Dann wird das stückweise durch das vollkommene weggetan werden. Gdyż to, co było cząstkowe, przez tą doskonałość zostanie zamienione. Jest noch ein Vers aus Kapitel 2. I teraz przeczytajmy z 1 Koryntian 2 rozdziału. Lesen Vers 9 und 10. Przeczytajmy wersy 9 i 10. 1 Koryntian 2 rozdział 9-10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Das heißt,
Die Kenntnis Gottes ist von außen auf uns reingekommen, auf uns zugekommen. A więc to poznanie od Boga zostało nam podarowane z zewnątrz. Wir konnten nie dazu kommen. Gdyż my nie bylibyśmy w stanie nigdy do tego sami dojść. Aber der Heilige Geist hat sie uns vermittelt. Ale ten Duch Święty nam mógł to przekazać. In dem Sinne werden wir im Himmel nichts Neues hören. A więc z tego punktu widzenia, w tym znaczeniu, w niebie nie będziemy nic, żadnych nowości słyszeć. Denn der Heilige Geist hat uns hier schon alles offenbart. Gdyż już teraz, na tej ziemi, Duch Święty nam wszystko objawił. Wenn auch unser Fassungsvermögen hier sehr begrenzt ist. Przy czym nie zapominając o tym, że nasze możliwości pojmowania są bardzo ograniczone. Vers 11 sagt er, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. I teraz w 11 wersecie mówi, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię i rozumowałem jak dziecię. Hier haben wir wieder eine Gegenüberstellung. Er fängt mit dem Kind an. A więc tutaj mamy też takie przedstawienie przeciwności. I mówi, najpierw mówi, zaczyna od dziecka. Und stellt es dem Mann gegenüber, dem erwachsenen Menschen. I przedstawia to w porównaniu do dorosłego człowieka, do mężczyzny. Ich freue mich, dass auch ihr Kinder sind. I ja się cieszę, że tutaj są dzieci. Was sehr schönes. To jest bardzo ładne, piękne. Und wir sollen auch immer daran denken, dass wir selbst auch mal Kinder waren. I my musimy o tym nie zapominać, że my również wcześniej kiedyś byliśmy dziećmi. Ein Kind redet anders. Gdyż dziecko mówi inaczej. Ist schön, wenn ein Kind redet, nicht? To jest piękne, jeżeli dziecko mówi. Ein Kind denkt auch. Dziecko również i myśli. Durch das Reden wird deutlich, dass das Kind auch denkt. Przez mówienie jesteśmy w stanie poznać, że dziecko również i myśli. Und es wird auch deutlich, dass es urteilt. Was? Urteilt. Es urteilt. I to jest też wiadome, że i również i ono osądza pewne rzeczy. Aus verschiedenen Sachverhalten bildet es sich ein Urteil. I on z pewnych zachowań buduje sobie pewne osądy na dany temat. Das Kind guckt den Vater an und der guckt freundlich. On freundlich. Ja. Okay. On patrzy na dziecko patrzy na ojca i patrzy przyjaźnie na niego. Das Kind weiß sofort, der Vater ist mit mir zufrieden, nicht? I jeżeli ojciec patrzy na dziecko przyjaźnie, to dziecko od razu wie, że ojciec jest z niego zadowolony. Aber es ist natürlich eine niedrige Ebene, nicht die Ebene der Erwachsenen. I oczywiście to jest ten niższy poziom, to nie jest poziom rozmowania dorosłych. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. I tutaj pisze w 11 wersecie, lecz gdy byłem na męża wyrosłem, zaniechałem tego co dziecięce. Es ist einfach die Ebene der Erwachsenen. Gdyż to już jest to ten poziom dorosłości. Wo das Ganze ausgeglichener ist. Gdzie to wszystko jest już bardziej tak zrównoważone. Er sagt in Vers 12, jetzt sehen wir mittels eines Spiegels. I też mówi o tym, że teraz widzę jak w zwierciadle. Und da gibt es eine Fußnote, die sagt, dass es damals so ein Metallspiegel gab. I tu jest napisane w tym przypisie u nich w niemieckiej Biblii, że wcześniej kiedyś były takie metalowe lusterka. Metal wurde geschliffen und poliert. Kawałek metalu był polerowany i szlifowany. Aber letzten Endes gab es kein exaktes Bild. Ale w tym zwierciadle ostatecznie nie było widać tego pełnego czy dobrego odbicia. Und Paulus will sagen, genauso ungenau sehen wir jetzt. I teraz Paweł przez to chce powiedzieć, że tak samo jak on to wtedy w tym zwierciadle widać, tak on teraz my widzimy jakby przez zwierciadło. Also das ist nicht gleichförmig, ist also ein bisschen anders, ne? Ja, ja, ja. Czyli jakby zniekształcone troszkę. Und doch ist es so, 1. Petrus 1, dass die Gläubigen mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocken. Dies 1. Petrus 1, Vers 8. 1. Piotra 1, 8. 1. Piotra 1, 8 czytamy.
Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Also das, was Gott uns an Fülle A więc to, co gibt, Bóg nam daje z tej swojej pełni, ist schon so gewaltig, jest tak mocne, dass man gar nicht im Grunde genommen das in Worte fassen kann. To jest tak potężne, że już patrząc na to, nie można tego objąć słowami. Es ist eine verherrlichte Freude. To jest ta uwielbiona radość. Denn sie kommt aus der Herrlichkeit. Gdyż ona przychodzi z chwały. To jest chwalebna radość, która przychodzi z chwały. Sie macht uns mit der himmlischen Herrlichkeit bekannt und erfüllt uns mit himmlischer Herrlichkeit. Ona nas zapoznaje z tą chwalebną chwałą niebiańską i też nas z nią zapoznaje. Sie führt uns zu der himmlischen Herrlichkeit. I ona też nas prowadzi do tej chwały niebiańskiej. Petrus, der Mann der Praxis, stellt das als Tatsache hin. I Piotr, ten człowiek, który cechuje się tą praktycznością, on to przedstawia jako dokonaną rzecz, jako fakt. Petrus sagt: Ich weiß, ihr Gläubigen, ihr freut euch so mit dieser verherrlichten Freude. I on mówi: Ja wiem, wierzący, że wy się radujecie tą uwielbioną tą chwałą. Und Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 4, glaube ich. I Jan mówi też Jana pierwszym, pierwszym Jana. Und ich schreibe euch, damit eure Freude völlig sei. I my piszemy wam, żeby aby wasza ta radość była pełna. Das Vollmaß der Freude. I ta pełnia radości. Wenn wir jetzt auch nur durch einen Spiegel undeutlich sehen. I pomimo tego, że my teraz przez to zwierciadło niedokładnie widzimy. So ist es, wenn wir im richtigen Zustand sind. Doch unendlich kostbar. Ale kiedy my będziemy w tym dobrym stanie, to wtedy będzie to nieskończenie kosztowne. Aber dieser Spiegel wird weggetan werden. Ale to zwierciadło zostanie zabrane. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. I wtedy będziemy mogli oblicze w oblicze, czyli twarzą w twarz widzieć. Welch eine Freude ist es, wenn ein Paar verlobt ist. Jakaż jest to radość, kiedy jakaś para się zaręczy. Sie sehen sich lange Zeit nicht. Oni się długi czas nie widzą. Und dann sehen sie sich. A potem się będą widzieć. Welch eine Freude. Jakaż to jest radość. Das darf auch bei uns verheiraten so sein. Ale to też również może być faktem u nas tych, którzy są już pożenieni. Wir werden in der Herrlichkeit unseren Blick nicht von dem Angesicht unseres Herrn wegwenden können. I my w tej chwale nie będziemy mogli naszego, czy nie będziemy chcieli naszego wzroku od tej twarzy Pana odwracać. Seine Liebe. Gdyż Jego miłość. Seine Reinheit. Jego czystość. Seine Schönheit. Jego piękno. Wird uns zur ewigen Anbetung führen. Ono będzie nas prowadziło do tej wiecznego uwielbienia dla Niego. Paulus sagt noch, jetzt erkenne ich stückweise. Paweł mówi tutaj, teraz poznaję, poznanie moje jest cząstkowe. Also ein Stück nach dem anderen, wie früher. A więc kawałek po kawałku, tak jak wcześniej. Und dann werde ich alles sehen. A później będę mógł widzieć wszystko. Sagt er das? Czy on mówi tak? Das sagt er hier nicht. Nie, on tego nie mówi. Inhaltlich ist das zwar richtig, wir werden alles sehen. Patrząc na treść, jest to prawidłowa wypowiedź, że będziemy wszystko widzieć. Aber er sagt viel mehr. Ale on mówi jeszcze więcej. Oder muss ich sagen weniger? Czy mam powiedzieć mniej? Er konzentriert sich auf einen Punkt. On mówi więcej czy mniej? On koncentruje się na jednym punkcie. Dann werde auch ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. On mówi, że wtedy poznam tak, jak ja jestem poznany. Was für ein Punkt? Was für ein Punkt? Niesamowite zdanie. Wir haben ja alle eine viel zu hohe Meinung von uns. My mamy wszyscy zbyt duże mniemanie o sobie. Oder? Czyż nie? Aber dann werden wir erkennen, wie verdorben wir wirklich waren.
Ale wtedy będziemy mogli poznać, jak bardzo zepsuci byliśmy wtedy. Haben wir vielleicht gedacht, ja damals hast du ein gutes Werk getan. Myśmy myśleli sobie wcześniej, o, wtedy to żeś dobry uczynek zrobił. Und am Richterstuhl des Christus werden wir feststellen, da waren auch 10% Selbstsucht dabei. Ale w tej stolicy Chrystusowej, jak to jest nazywane, przy tym krześle pańskim, wtedy będziemy mogli widzieć, jak ten dobry uczynek miał 10% samouwielbienia w sobie. War keine reine Liebe. To nie była w 100% czysta miłość. Und trotzdem hat er uns mit ewiger Liebe geliebt. Ale pomimo to on nas z tą wieczną miłością umiłował. Werden wir erkennen. My będziemy poznani. Wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segnung in den himmlischen Örtern. Że jesteśmy błogosławieni każdym błogosławieństwem niebiańskim. Und wie wenig habe ich den Brief der Liebe Gottes an mein Herz gelesen. A jak mało czytałem ten list miłości Bożej w moim sercu. Ja, wir werden nicht nur uns erkennen. My wtedy nie tylko poznamy siebie. Wir werden Jesus erkennen. My poznamy również i Pana Jezusa. Wir werden das Werk von Golgatha viel mehr erkennen. Będziemy mogli poznać dużo bardziej ten dzieło na Golgocie. Będziemy mogli też poznać to dzieło stworzenia. Die Wunder des Wortes Gottes mehr erkennen. To ten cud Słowa Bożego. Werden die Wege Gottes mit uns ganz persönlich mehr erkennen und anbeten betrachten. Będziemy mogli jeszcze bardziej poznać te drogi prowadzenia Bożego tutaj nas na tej ziemi i jeszcze bardziej go za to uwielbiać. Werden die Wege Gottes mit der Versammlung in Bogatynia genau erkennen. Będziemy mogli też poznać drogi Boże tego zgromadzenia w Bogatyni. Und anbeten ihn bewundern. I też z uwielbieniem go podziwiać za to. Der als Haupt des Leibes der Versammlung immer zur rechten Zeit das Richtige gegeben hat. Jako ten głowa tego ciała zgromadzenia w odpowiednim czasie zawsze dawał to, co było potrzebne na ten czas. Das wird hochinteressant. To będzie bardzo ciekawe. Er fasst zusammen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. I on to teraz podsumowuje. Ale teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Der Glaube, der alles erfasst, was Gott uns mitgeteilt hat. A więc wiara to jest coś, co obejmuje wszystko, co Bóg nam podarował. Die Hoffnung, die sich stützt auf alle Verheißungen, die Gott gegeben hat. Nadzieja, ona się podpiera tymi wszystkimi obietnicami, które Bóg nam podarował. Und auch die Liebe soll uns prägen als Christen. I miłość, która powinna nas jakby kształtować, formować, nochmal? Die Liebe soll uns prägen. Ja, czyli ta miłość powinna nas w Chrystusie formować. Das sind drei Säulen des Christentums. A więc to są te trzy kolumny chrześcijaństwa. Keine Säule darf fehlen. I żadna z tych kolumn nie może jej brakować. Jetzt kommt noch eine Schlussfolgerung. I teraz dochodzi teraz wniosek do tego. Diese drei, sagt er. Te trzy. Er fasst also zusammen. On więc je łączy w jedną całość. Er unterstreicht, wie wichtig das ist. On podkreśla, jak to jest ważne. Dann sagt er, die größte aber von diesen ist die Liebe. I mówi, lecz z nich największa jest miłość. Im Himmel brauchen wir keinen Glauben mehr. A więc w niebie nie będziemy potrzebować więcej wiary. Denn die Realität ist erreicht. Gdyż będzie tam ta rzeczywistość widoczna. Wir sehen alles. Hoffnung brauchen wir auch nicht będziemy mehr. To wszystko widzieć. Więc nadziei nie będziemy również potrzebować, gdyż będziemy już w celu. Aber die Liebe bleibt. Ale miłość pozostanie. Es wird ein Meer von Liebe vor uns sein. Nochmal. Es wird ein Meer von Liebe vor uns sein. A więc będzie przed nami morze miłości. Und dieses Meer von Liebe werden wir ertrinken. I my w tym morzu będziemy tak jakby zanurzyć, będziemy się mogli zanurzyć w tym morzu sondern miłości. Werden unsere größte Glückseligkeit darin finden. A więc nie utoniemy, on powiedział inaczej, nie utoniemy w tym morzu, ale będziemy mogli te digrusa? Freude darin finden. Największą naszą radość w tym znaleźć. Und Gott und dem Herrn Jesus ewige Anbetung darbringen. I Bogu i Panu Jezusowi wieczne uwielbienie będziemy mogli przynieść. Dążcie do miłości z
Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby był zbór zbudowany. Tak wtedy, bracie, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała, czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to tak można by, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ silnie zabiegacie, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. In dem 14. Kapitel haben wir wiederholt den Begriff erbauen, auferbauen. A więc w rozdziale 14 mamy powtórnie ten zwrot, czy to wyrażenie zbudowanie ku zbudowaniu. Dann geht es oft um den Ort der Auferbauung. I też często jest mowa o miejscu zbudowania. Dann geht es oft um Weissagung. I jest też mowa o prorokowaniu. Und dann geht es oft um den Geist. I często też jest mowa o duchu. Wenn um Geist, wenn es um den Geist geht, dann ist nicht der Heilige Geist als Person gemeint. Jeżeli chodzi o, jest mowa o duchu, to nie jest Duch Święty, nie myślimy teraz o Duchu Świętym jako o sobie, sondern die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Ale o jakby działaniu Ducha Świętego. Tak, efekcie działania Ducha Świętego. Wir kennen den Vers aus dem Timotheusbrief. I my znamy ten werset z Tymoteusza. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Gdyż Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i besonnenności. Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. I powściągliwości. Diesen Vers haben wir schon öfter in Verbindung mit diesem Kapitel, mit diesen Kapiteln vor uns gehabt. I ten werset mieliśmy już częściej w powiązaniu z tymi rozdziałami. Jetzt möchte ich deutlich machen, dass dieser Vers sagt, die Auswirkungen ist
des Heiligen Geistes sind Kraft, Liebe und Besonnenheit. A więc tu chciałbym to wyraźnie podkreślić, że ta, ta działalność ducha, czy działanie Ducha Bożego, Świętego, to jest w szczególności ta moc, miłość i ta powściągliwość. Also auch da geht es nicht um den Heiligen Geist als Person, sondern in seinen Auswirkungen. Ale tu, i tutaj, tutaj też nie chodzi wtedy o jego osobę, ale on jest nam przedstawiony w tej, od tej strony jego działalności. Man kann auch sagen, Geist der Kraft ist 1. Korinther 12. A więc można powiedzieć, 1. Koryntian 12 to jest Bóg moc, duch siły, czy Kraft mocy. Der Liebe ist Kapitel 13. Ta siła miłości to jest rozdział 13. Und der Besonnenheit ist Kapitel 14. A powściągliwość to jest rozdział 14. Paulus beginnt jetzt mit einer Aufforderung. Strebt nach der Liebe. I tutaj Paweł zaczyna z takim zachętą czy wezwaniem: dążcie do miłości. Nächste ist eifert nach den geistigen Gaben. I też mówi dalej: starajcie się, dążcie do, czy podążajcie też o dary duchowe. Und das dritte, viel mehr aber, dass ihr weissagt. Ale jeszcze bardziej, aby prorokować. Das heißt, es wird immer intensiver. A więc tutaj te dążcie, starajcie się, a później a najbardziej, aby prorokować, to jest coraz bardziej intensywne. Im geistigen Leben ist es genauso wie im irdischen Leben. Tak więc w życiu duchowym jest tak samo jak w życiu cielesnym. Von nichts kommt nichts. Z niczego nic nie przyjdzie. Wir gehen erst in die Schule, um dann hinter im Leben arbeiten zu können. A więc my chodzimy po to do szkoły, aby później móc pracować zawodowo. Und im Arbeitsprozess müssen wir immer noch weiter lernen. I w procesie też pracy będziemy też uczyli się coraz bardziej nowych rzeczy. Und so ist auch im christlichen Leben. I tak też jest w życiu chrześcijanina. Erste Aufforderung ist, strebt nach der Liebe. I to pierwsze powołanie, czy zawołanie jest, dążcie do miłości. Das können wir auch in Verbindung bringen mit Kapitel 13, klar. Możemy to połączyć oczywiście z rozdziałem 13. Eifert nach den geistigen Gaben. Później jest, starajcie się usilnie o dary duchowe. Können wir in Verbindung bringen mit Kapitel 12. To możemy połączyć z rozdziałem 12. Und viel mehr, dass ihr weissagt. A najbardziej, aby prorokować, możemy połączyć. Ist ein Hinweis auf Kapitel 14. I to jest wskazówka na ten rozdział 14. Wir haben uns gesagt, die göttliche Liebe ist ausgossen in unser Herz. A więc mówiliśmy o tym, że ta miłość Boża jest rozlana w nasze serca. Und jeder kann diese göttliche Liebe jetzt ausstrahlen. I każdy może to, tą Bożą miłość promieniować. Wenn wir uns jetzt alle ganz viel Mühe geben würden, würden wir das schaffen? Gdybyśmy sobie wszyscy się tak bardzo starali, moglibyśmy dać radę. Was wäre der bessere Weg? A co byłoby lepszą drogą? Nach Johannes 15 sagt der Jesus, bleibt in mir. Lepszą drogą jest, jak mówi Jana 15 rozdział, pozostańcie ze mną. In innerer Übereinstimmung mit dem Herrn zu bleiben, dann bringen wir Frucht, bleibende Frucht, viel Frucht. Jeżeli będziemy trwali w Panu, to nasze wewnętrzne serce w społeczności z Nim, to będziemy mogli przynosić Jemu ten owoc. Übrigens ist das kein neuer Gedanke, nicht? I tak wtrącając, to przecież nie jest żadna nowa myśl. David sagt, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. I David mówi, ja nochmal, ich habe den stets? Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Okay. Więc ja stawiałem Pana przed sobą cały czas i stojąc, on był po mojej prawicy, dlatego się nie zachwieję. Weil zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist das Prinzip eines Glaubenden, der erfolgreich die Gedanken Gottes verwirklicht. I to jest ta zasada, zasady, który ten wierzący, który podąża za Panem. Also nach dieser Liebe, die beschrieben hat, sollen wir streben. A więc tutaj o tej miłości, jak on pisze, powinniśmy za nią do niej dążyć. In meiner Bibel habe ich noch eine Fußnote, sagt, jagt der Liebe nach.
I tutaj w moim przypisie jest napisane: polujcie za miłością, czyli pędźcie za tą miłością. Wir müssen uns natürlich auch was vornehmen. A więc musimy sobie to jakoś troszkę postanowić. Paulus hatte auch Vorsätze. I Paweł też miał postanowienia czy wymagania. Wenn wir keine Vorsätze haben, dann können wir auch nichts verwirklichen. Jeżeli nie mamy żadnych przed sobą postanowień, to też nic nie będziemy osiągać czy odzwierciedlać to, co. Aber dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ale do tego potrzebujemy też tej mocy Ducha Świętego. Und welch eine Atmosphäre geht dann von uns aus, wenn wir nach der Liebe streben? Jakaż piękna ta poświata, czy ta atmosfera będzie z nami się, z nas się będzie wydobywać, kiedy będziemy dążyć do tej miłości. Wir haben bei euch hier viel Liebe erlebt. Mogliśmy tutaj pośród was dużo miłości zażyć. Dafür danken wir euch. I za to też wam dziękujemy. Auch euer Verständnis. Za wasze zrozumienie. Za wasze zrozumienie wobec nas. Wir sprechen leider eure Sprache nicht. Też my nie mówimy niestety waszym językiem. Und trotzdem gebt ihr Verständnis uns gegenüber. I pomimo tego wy macie zrozumienie dla nas. Das ist ein Ausdruck auch der Liebe. I to jest również wyrazem waszej miłości. Strebt nach den geistigen Gaben. A więc starajcie się też usilnie o dary duchowe. Wie mache ich das denn? I co on tu ma na myśli? Können wir morgen Frage machen. Jeder kriegt einen Zettel und einen Bleistift, dort was draufschreiben. I możemy zrobić taką małą ankietę. Każdy dostanie od was, z was dostanie karteczkę i długopis czy ołówek. Würden wir dann draufschreiben, ich würde gerne Evangelist sein. I byśmy mogli napisać, chciałbym być bardzo ewangelistą. Dieser Wunsch, Evangelist sein zu wollen, ist sicherlich gut und richtig. To życzenie bycie ewangelistą jest na pewno, z całą pewnością ważne i dobre. Aber nicht hier gemeint. Ale tu nie chodzi o to. Es geht einfach um die geistigen Wirkungen. Tu nie chodzi, ale tu chodzi o to, o tę działalność, czy oddziaływanie Ducha Świętego. Aus Kapitel 12 haben wir gelernt, der Herr ist souverän und er gibt dem einen die Gnadengabe des Evangelisten. Z innego rozdziału mogliśmy się nauczyć tego, że Bóg jest suwerenny i On daje temu jednemu, a drugiemu na przykład dar bycia ewangelistą. Und der Bruder, der neben sitzt, hat vielleicht die Aufgabe nicht. A ten brat, który obok mnie siedzi, być może nie otrzymał tego daru. Also der ist souverän. A więc Bóg jest w swoim działaniu suwerenny, czyli nie zależy od niczego. Und es ist nicht Sache des Wunsches hier. I to nie jest też sprawa czyich takiego życzenia. Was gemeint ist, dass dieses, was Gott gegeben hat, auch zur Auswirkung kommt. A więc tutaj, co tu jest, co tutaj pisarz ma na myśli, to jest to, że to, co on podarowuje, to też ma mieć oddziaływanie. Das heißt, dass der Geist frei wirken kann. Aby ten Duch Święty mógł w wolności oddziaływać, działać. Aus Kapitel 12, jeder hat eine Gabe. I tutaj w rozdziale 12 mogliśmy czytać, że każdy ma jakiś dar. Und normalerweise, wenn wir uns alle durch den Geist leiten lassen, kommen die Gaben überhaupt nicht in Konflikt. I jeżeli w normalnym przypadku, w normalnym zdrowym przypadku, jeżeli my będziemy każdy z nas działać, to te dary duchowe nie będą kolidowały ze sobą. Sie ergänzen sich vielmehr wunderbar. Gdyż one wręcz przeciwnie, one się uzupełniają. Wenn der Geist nicht wirken kann, dann haben wir ihn vielleicht betrübt. A więc jeżeli Duch Święty nie może działać, być może go trup to jest tak, no to jest tak zasmucić, no okej. Okay. Oder wir können ihn sogar auslöschen, das die Schrift. I możemy go też zagasić. Wie ernst ist es? Czy zgasić? Jak poważne jest to? Das kommt dann immer aus dem Fleisch hervor. Czyż to nie pochodzi zawsze z naszego ciała? Da sind wir alle verantwortlich für. I za to jesteśmy każdy z nas odpowiedzialny. Das ist ein ganz ernstes Gebetsanliegen, das uns alle prägen sollte. I to jest bardzo też ważne, poważne jakby myśl, czy rzecz do modlenia się o to, która powinna nas każdego zajmować. Dritte Aufforderung ist, dass wir eifern sollen nach dem Weissagen. I tutaj ta trzecia, zweite?
Dryzgotek. Trzecia myśl jest o to, abyśmy najbardziej starali się o ten dar prorokowania, aby prorokować. Die Weissagung hat hier den höchsten Stellenwert. Tutaj to prorokowanie dostało najwyższą, jakby jest najbardziej, najwyżej postawione. Wir haben gesagt, Weissagen ist das Reden aus der Gegenwart Gottes. Już mówiliśmy, że prorokowanie jest to mowa z obecności Bożej. Dass wir genau das sagen, was Gott jetzt haben möchte. A więc my mówimy dokładnie to, o czym Bóg teraz chce powiedzieć, czy chce teraz mieć na tym miejscu. Paulus redete inspiriert. A Paweł mówił inspirowany. Das heißt, Wort für Wort war in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. A więc to znaczy, że słowo za słowem, które on wypowiadał, było w zgodności z myślami Bożymi. Also zum Beispiel diesen Brief niedergeschrieben. Tak jak on pisał ten list tutaj. Heute reden wir nicht mehr inspiriert. Dzisiaj nie mówimy już inspirowani. Aber es ist der Wunsch von uns allen, die wir den Herrn lieben, dass wir genau so reden, wie er möchte. Ale jest każdego z nas życzeniem, tych, którzy miłują Pana, abyśmy mówili tak, jak On sobie tego życzy. Wenn also ein Bruder diese Gnadengabe hat, a więc jeżeli brat ma ten zu dar wiary, łaski, zu Weissagung, dann wollen wir ihn in keiner Weise behindern, sondern ihn unterstützen. Dar łaski, aby prorokować, to nie chcemy go tutaj w tym momencie utrudniać mu, ale mu pomagać w tym, czy go wspierać w tym. Nach den drei Aufforderungen kommt im nächsten Vers eine Betrachtung des Sprachenredens. Tutaj na tych wezwaniach, czy na tych wezwaniach Pawła, aby o to dążyć, tutaj przychodzi fragment, który mówi o językach, mowie językami. Darauf folgenden Vers die Gegenüberstellung der Weissagung. Und dann im nächsten Vers die Weissagung. Okay. A w następnym wersecie, w tym trzecim wersecie, w porównaniu stoi znowu prorokowanie. Dieses Reden in Fremdsprachen, die man nicht gelernt hat, ist ein Reden nicht dem Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber. A więc to, ta mowa językami, tymi, którymi się nie nauczyliśmy, nie jest mową wobec ludzi, lecz wobec Boga. Nochmal Erinnerung an Apostelgeschichte 2. No jeszcze raz chcę wspomnieć sobie o dziejach apostolskim w rozdziale drugim. Da sagen die Juden, die zusammengekommen waren zum Pfingstfest. Tam mówią Żydzi, którzy przyszli na to święto Zielonych Świąt. Wie hören wir sie die großen Taten Gottes reden? Mówią, my słyszymy, jak oni głoszą w innych językach te wielkie dzieła Boże. Und das in unserer Landessprache. I to w tych językach naszych narodowych. Die kamen aus verschiedenen Ländern nach Israel zum Pfingstfest. Gdyż ci ludzie przychodzili na te zielone świątki z przeróżnych krajów. Heute meinen ja manche Sprachenreden, das wäre etwas undefinierbares, etwas, was das Gefühl anregt. I teraz niektórzy mówią, że o, ta mowa językami to jest coś, co takie mało zdefiniowane jest, co raczej wypowiada nasz stan uczuć, wyraża nasz stan uczuć. Hat mit dem, was die Schrift über die Sprachen reden, sagt nichts zu tun. Ale ta definicja nie ma nic wspólnego z tym, co Słowo Boże mówi o tej mowie językami. Paulus sagt hier, das versteht noch nicht mal jemand, was gesagt wird. Gdyż Paweł mówi, że przecież nikt go bowiem nie rozumie, co on mówi. Hinter wird er sagen, das Sprachenreden hat nur Sinn, wenn auch ein Ausleger da ist. I mówi dalej, że mowa językami ma wtedy tylko sens, jeżeli będzie też wykładowca i który będzie to tłumaczył, czy wykładał te języki. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ale w duchu mówi, w duchu tajemne rzeczy mówi, wygłasza. Das ist schon durchaus richtig, was gesagt wird. A więc to jest samo w sobie prawidłowe, co jest mówione. Wenn einer in Sprachen redet, dann war das in Übereinstimmung mit Gott. A więc jeżeli ktoś mówił w tymi językami, to było w zgodności z tym, co Bóg chciał. Das waren sogar Geheimnisse. To były również i tajemnice wygłaszane. Jetzt stellt er gegenüber in Vers 3 die Weissagung. Ale
tutaj stawia w porównaniu ku tym językom prorokowanie w trzecim wersecie. Die Weissagung richtet sich nicht nach Gott. Gdyż prorokowanie się nie zwraca z treścią ku Bogu, sondern sie richtet sich an den Menschen. Lecz ono mówi do ludzi. Und welche Zielsetzung hat die Weissagung? I jaki cel ma, co ma na celu mówienie proroctwo? Erbauung. Ono ma na celu zbudowanie, Ermahnung. Napomnienie i pocieszenie. Also die Weissagung hat drei Ziele. A więc prorokowanie ma trzy cele. Erbauung bedeutet Stein auf Stein setzen. A więc budowanie znaczy, że stawiamy cegłę na cegłę, czy kamień na kamieniu. Nur indem wir Stein auf Stein setzen, kommt ein vernünftiges Gebäude zustande. Jeżeli będziemy kładli cegłę na cegłę, to wtedy dopiero może powstać jakiś rozsądny budynek. Die Gedanken Gottes müssen zusammenhängend erklärt werden. Gdyż te myśli Boże muszą być wykładane, nie oderwane od kontekstu. Ich kann keinen Stein in den luftleeren Raum setzen. Nie mogę sobie wziąć cegły i przykleić w powietrzu. Ein Lehrer wird zu den Schülern der ersten Klasse anders reden als zu den Schülern der achten Klasse. A więc nauczyciel nie będzie mówił do pierwszoklasistów tak samo, jak będzie mówił do kogoś w ósmej klasie. Also da ist eine gewisse Systematik hinter. A więc w tym zbudowaniu jest pewna systematyka. Das ist auch ganz wichtig für unser persönliches Bibellesen, nur Nebengedanke. I teraz poboczna taka myśl, że to jest również bardzo ważne do naszego osobistego czytania Biblii. Ich sprach jetzt mal mit einem Bruder mittleren Alters. Więc ja rozmawiałem niedawno z bratem takiej o średnim wieku. Habe ihn gefragt, wo denn jetzt zur Zeit in der Bibel liest, was ihm Kraft für sein Glaubensleben gibt. I ja go spytałem, gdzie on teraz stoi w tym swoim osobistym czytaniu Słowa Bożego. Skąd czerpie swoją moc, siłę? Hat er mir gesagt. I on mi powiedział. Wilhelm, jetzt war doch das Hochwasser. Jetzt war doch das Hochwasser. A przecież mieliśmy powódź. Da habe ich die Geschichte von Noah gelesen. To czytałem sobie historię Noego. Man kann das natürlich machen. On oczywiście może to czynić. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Ale was wir gerade gesagt haben. Wiecie, co jest ważne, co właśnie powiedzieliśmy? Die Systematik, nicht? Systematyka. Dass wir ein Buch der Bibel nach dem anderen durchlesen unter Gebet. Abyśmy w modlitwie czytali jedną księgę za drugą. Und wenn irgendwelche Ereignisse. To powiedziałem w modlitwie. Sonst komme ich an gewisse Bibelbücher überhaupt nicht dran, weil gewisse Ereignisse nicht da sind. A więc patrząc z perspektywy jego, to byśmy nie doszli do pewnych ksiąg, bo niektóre wydarzenia się nie wydarzyły, które by się z tą księgą wiązały. Ermahnen bedeutet mit ernst auf das Herz legen. A więc napominać oznacza, aby mit ernst auf das Herz legen. Czyli z całą taką powagą komuś coś położyć na serce. Stell mir vor, ein Vater merkt, es ist die letzte Stunde, ich gehe zum Herrn. Wyobraźmy sobie, ojciec wie już, że to jest jego ostatnia godzina i odchodzi do Pana. Und er hat nur noch wenige Augenblicke. I on ma jeszcze kilka chwil. Mit welcher Liebe, mit welchem Ernst wird er seinem Sohn sagen, das und das tun. Z jaką miłością, ale z jaką też powagą będzie musiał stanąć przed synem i mu powiedzieć, czyń to lub to. Wir sind ja manchmal oberflächlich. My jesteśmy czasami w postępowaniu naszym bardzo płytcy. Auch im Hinblick auf das Wort Gottes, das Wichtigste. Powierzchowni i nawet w tym, co jest najważniejsze, czyli w czytaniu Słowa Bożego. Nein, die Weissagung ist so, dass auch da Ermahnung beinhaltet ist. A więc prorokowanie jest takie, że ono również posiada to napomnienie. Aber der Vater wird auch tröstende Worte sagen. Ale ojciec również i powie temu synowi przed śmiercią również pocieszające ich słowa. Er wird sagen, ich gehe zum Herrn. On powie, ja idę do Pana. Aber der wird dich nicht verlassen. Ale Pan cię nie pozostawi. Halt dich nah bei ihm. Trzymaj się blisko Niego. Du wirst den reichsten Segen bekommen. Ty otrzymasz to najbardziej bogate błogosławieństwo. Er tröstet. I on też pociesza.
So ist das Wort der Weissagung. I takie jest słowo po prorokowania. Wie vielfältig ist das, nicht? Jak bardzo wielopłaszczyznowe jest to prorokowanie. Und wie wertvoll ist das? I jak też cenne. Paulus wollte ja durch die Gegenüberstellung das Ziel erreichen. I Paweł chciał przez to przedstawienie im tego, czy porównanie tego, ten cel osiągnąć. Dann kommt eine nächste Gegenüberstellung. I dalej następuje następne porównanie. In Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. I mówi, kto językami mówi w czwartym wersecie, siebie tylko buduje. Vorher hat er gesagt, wenn einer in Sprachen redet, keiner versteht es. Wcześniej powiedział, jeżeli ktoś mówi językami, nikt go bowiem nie rozumie. Von den Zuhörern verstand es wahrscheinlich keiner. Więc z tych słuchaczy być może nikt go nie rozumiał językami. Aber aus diesem Vers können wir rückfolgern, der Bruder, der diese Gnadengabe hatte und ausübte, er hatte einen Segen davon. A z tego wersetu możemy też wyciągnąć ten wniosek, że brat, który miał ten dar mówienia językami i mówił nim, siebie samego budował. Er wurde erbaut. I on przez to był zbudowany. Somit muss das eine geistige Stärkung für ihn gewesen sein. A więc to musiało być też to wzmocnienie duchowe w duchu dla niego. Aber er erbaute sich selbst. Ale on siebie tylko buduje. Auch eine ganz wichtige Sache. I to jest też również bardzo ważna rzecz. Der Herr erbaut uns. Gdyż Pan nas buduje. Er tut das auch durch die Gaben. I on też czyni to przez dary. Das haben wir im Gebet zum Ausdruck gebracht, nicht? I to mogliśmy też w naszej modlitwie teraz wyrazić. Aber es gibt auch die Seite, dass du und ich uns selbst erbauen sollen. Ale też jest ta strona, że my, ja i ty, powinniśmy siebie sami też zbudować, budować. Wer weissagt, erbaut die Versammlung. I teraz dalej. Kto prorokuje, ten zbór buduje. Also, bei dem einen wird nur eine Person erbaut. A więc przy tych językach tylko jedna osoba była zbudowana. Und wer wird bei der Weissagung erbaut? Ganze Versammlung. A więc a przy prorokowaniu całe zgromadzenie było budowane. Noch ein Vorzug, den diese Weissagung mit sich bringt. I to jest ta wyższość, którą to prorokowanie ze sobą niesie. Möchten wir nicht alle, dass die Versammlung erbaut wird? Möchten wir nicht alle, dass die Versammlung erbaut wird? Czyż nie chcemy tego, aby czy nie wszyscy chcemy tego, aby zgromadzenie było budowane? Zu der Versammlung gehören ja alle Glaubenden. Gdyż do zgromadzenia należą wszyscy wierzący. Hier geht es um das Zusammenkommen als Versammlung. I tu chodzi o spotykanie się razem jako zgromadzenie, schodzenie się jako zgromadzenie. Somit sind alle gemeint. A więc tu chodzi też o wszystkich. Wszyscy są objęci. Zusammengekommen sind. Którzy zgromadzają się, wszyscy są objęci, którzy zgromadzają się jako zgromadzenie. Dazu gehören jung und alte. Do tego należą starzy i młodzi. Frauen und Männer. Kobiety i mężczyźni. Wie wichtig ist auch die Vielfältigkeit in der Weissagung. I jak ważna jest ta różnorodność w prorokowaniu. Jetzt sagt Paulus in Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. I teraz w wersecie 5 Paweł mówi, a ja pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Nach der Argumentationskette hätten wir erwartet, er gesagt hat, ich wollte aber, dass ihr alle weissagt, nicht? I po tym łańcuchu tej argumentacji, która przedstawia języki i prorokowanie, spodziewalibyśmy się tego, że Paweł powie, ja chciałbym, żebyście wy wszyscy prorokowali. A Paulus sagt, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet. A on tu mówi, nie, pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami. Denn das Sprachenreden war ja von Gott. Gdyż mowa językami była od Boga. Es war in Übereinstimmung mit ihm. I to było też w zgodności z nim. Aber er sagt dann, das Weissagen ist noch viel besser. Ale dalej mówi,
ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, że to prorokowanie było jeszcze ważniejsze, lepsze. Es gibt was Gutes. A więc jest coś dobrego, es gibt was Besseres, nicht? Ale jest też coś lepszego. Es ist etwas, was jetzt angemessen ist. Jest coś, co jest dopasowane do tego momentu. Und es gibt etwas, was jetzt nicht angemessen ist. Jest coś dostosowane, a jest też coś, co jest nieodpowiednie. Deshalb fügt er gleich an, vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Ale i dlatego też dokłada tutaj do swojej tej argumentacji, abyście lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Und jetzt gibt er wieder eine Gegenüberstellung. I tutaj dalej znowu podaje pewne porównanie. Denn er sagt, wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen reden. I który mówi, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Das ist einfach wertvoller. To jest bardziej cenne. Und dann gibt ja einen Zusatz. I do tego dokłada jeszcze. Wenn nämlich bei dem Sprachenreden ein Ausleger dabei ist. A więc jeżeli nie ma tego wykładowcy przy mówie językami, dann kann auch genauso das Ziel erreicht werden, dass die Versammlung erbaut wird. A więc i dokłada do tej mowy swojej, że jeżeli jest wykładowca, to również i w tym przypadku ten cel, aby był zbór zbudowany, może być osiągnięty. Kommt zu Vers 6. Teraz przejdźmy do wersetu 6. Paulus fragt, was hat es denn für einen Sinn, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede? I mówi, jaki to ma sens, jeżeli do was przyjdę, bracie, i będę mówił językami? Bin ich euch nützlich dadurch? Czy ja jestem wam przydatny w ten sposób? Sie würden ihn ja nicht verstehen. Oni by go przecież nie zrozumieli. Wir müssen auch in manchen Dingen einfach ganz nüchtern denken, nicht? Przy niektórych rzeczach musimy tak to bardzo rozsądnie myśleć. Gegenübergestellt wird Offenbarung. I tu jest porównane objawienie. Ich sage euch etwas, was ich von Gott empfangen habe als Offenbarung. A więc ja wam coś mówię, co od Boga jest, a więc objawienie. Oder ich sage euch etwas an Erkenntnis, in Erkenntnis. Czy z wiedzy. Er vermittelt geistliche Inhalte. To jest szósty werset pod koniec. Czy z wiedzy, więc on jakby dzieli się z nimi z tego poznania wiary. Oder er spricht Weissagung. Albo mówi proroctwo. Oder er spricht Lehre aus. Albo nauka. Lehre ist ja, sind ja die Grundsätze Gottes. A więc nauka jest, są to podstawy Boże, die im Zusammenhang dargelegt werden. Die im Zusammenhang dargelegt wird. Które są jakby w kontekście wyłożone. Er hat also diese zwei Möglichkeiten. Entweder kommt in Sprachenreden oder in anderer Art und Weise. Więc tutaj jest takie porównanie, więc on mógł albo przyjść z tymi językami, które nie zrozumieją, albo przyjść z objawieniem, wiedzą, proroctwem lub nauką. Und er regt sie an, denk doch mal nach, was ist nützlicher? I on ich tak pobudza, mówi, pomyślcie nad tym, co jest bardziej przydatne. Dann zeigt er durch ein Bild, was er meint. Bild? Also. Ein Bild. A więc tutaj i on to wyraża im przez obraz pewien, który im pokazuje, co on ma na myśli. Er erklärt eine Flöte oder eine Harfe, sie geben unterschiedliche Töne von sich. I on tutaj wyjaśnia, że piszczałka albo flet, czy tam cytra, wydają z siebie różne tony, dźwięki. Und man kann gar nicht erkennen, was geflötet wird. Nie można rozpoznać tego, co jest tutaj grane. Es muss eine klare Melodie, eine klare Botschaft vermittelt werden. Gdyż musi być też ta jasna melodia, ta jasna wiadomość czy informacja przekazywana przez ten dźwięk. Er sagt in Vers 8, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? I mówi, gdyby ta trąba wydawała niewyraźny jakiś zdeformowany dźwięk, któż by się gotował do boju? Beim ersten Bild war es keine Vermittlung.
A więc w pierwszym, przy pierwszym obrazie, przy tych, by the flute, ja? Yeah. Przy tym pierwszym, przy tym pierwszym obrazie było też, Vermittlung, to jest przekaz. Und bei diesem Beispiel ist es keine Maßnahme, die daraus abgeleitet wird. W pierwszym był brak przekazu, a w dalszym przy trąbie, przy tym obrazie przy trąbie, to jest brak działalności, która byłaby efektem tego przekazu. Damals im römischen Heer wusste jeder ganz genau, wenn die Posaune einmal gestoßen wird, was zu machen ist, was, wenn zweimal gestoßen wird, wenn dreimal gestoßen wird. A więc przy tym panowaniu Rzymian wszyscy wiedzieli, jak jedna trąba zabrzmiała, co to oznaczało, co, jak zabrzmiała dwukrotnie czy trzykrotnie, co oni mieli robić wtedy. Jetzt eine Schlussfolgerung in Vers 9. I dalej podsumowanie tego, czy w wersecie 9. Sie sollten gewissermaßen eine verständliche Rede geben. A więc czy wniosek z tego, co on tutaj przedstawił, że oni powinni językiem zrozumiałym mówić. So ist das ganz wichtig auch heute. I tak też jest dzisiaj bardzo ważne. Das Reden sprachen haben wir heute nicht mehr, haben wir gesagt. Gdyż mowy językami już nie mamy, to już mówiliśmy o tym. Es wäre nicht nach den Gedanken des Herrn, wenn ich hier stehen würde und kein Übersetzer wäre da. I też nie byłoby to zgodnie z myślami Bożymi, gdybym ja tutaj stał i mówił, a nie byłoby tu tłumacza przy mnie. Denn keiner kann mich verstehen. Gdyż żaden nie mógłby mnie zrozumieć. Aber bei dem Ausleger geht es nicht nur um Übersetzer, sondern um einen Ausleger. Nochmal? Ausleger? Bei dem Sprachenreden war ein Ausleger erforderlich. Das ist mehr als ein Übersetzer. Okay. Aber Więc przy tym mowie językami, tu nie chodziło tylko o tłumacza, który by to tłumaczył, ale o wykładowcę, który by wyjaśniał, wykładał tę mowę językami. Er sagt, ihr werdet in den Wind reden. I mówi, czy bowiem na wiatr nie będziecie mówić? Die Korinther waren noch nicht schwach im Kopf. Koryntianie nie byli upośledzeni na umyśle. Die waren noch genauso intelligent wie wir heute. Oni byli tak samo inteligentni jak my dzisiaj. Sie ließen sich hinreißen, dass sie da in Sprachen reden und keiner verstand es. Sie ließen sich dazu hinreißen, dass sie in Sprachen reden und keiner verstand es. Okay. Więc oni się dali pociągnąć do tego, że mówili językami, a nikt tego nie rozumiał. Wir können auch Kinder werden am Verstand, sagt Paulus. I też Paweł mówi tutaj, my możemy być dziecinni czy dziecięcy w tym w rozumieniu pewnych rzeczy. Nein, ein Christ ist ein nüchtern denkender Mensch. Ale nie. Chrześcijanin ma być rozsądnie i klarownie myślącym człowiekiem. Er stützt sich auf die offenbarte Wahrheit des Wortes Gottes. Ale i on też się podpiera objawionym prawdą Słowa Bożego. In Vers 10 zeigt er, dass es verschiedene Arten von Stimmen in der Welt gibt. I w 10 wersecie mówi o tym, że jest różnorodne dźwięki na tym świecie. Und in Vers 11 sagt er, wenn ich die Sprache nicht kenne, dann gibt sie mir keinen Inhalt. I mówi w 11 wersecie, gdybym nie znał znaczenia dźwięków, to ona mi też nie da żadnego znaczenia, nie zrozumiem znaczenia informacji. Ihr könnt mich nicht verstehen und ich kann euch nicht verstehen. Ja nie mogę was zrozumieć, a wy nie możecie mnie zrozumieć. Das ist doch Unsinn. To nie miałoby żadnego sensu. Das sagt er auch in Vers 12. Dlatego też mówi w wersecie 12. So auch ihr, da ihr um geistige Gaben eifert. Tak i też i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha Świętego. Er hatte aufgefordert, dass sie eifern sollten für geistige Gaben in Vers 1. A więc on już i wcześniej jakby zachęcał, aby usilnie starali się o dary duchowe w wersecie 1 14 rozdziału. Hier stellt er fest, dass sie eiferten. A tutaj on stwierdza ten fakt, że oni się starali o te dary, zabiegali już o te dary ducha. Aber der Inhalt ist nicht ganz der gleiche. Ale ta wieść, czy wiadomość, czy zawartość tych wersetów nie jest taka sama. Aber das wenige, was bei den Korinthern vorhanden war, das stellt er positiv heraus. Ale to, co było małe, ale pozytywne u
Koryntian, on to wyciąga i przedstawia im. So ist die Liebe nicht. Czyż nie, to jest właśnie ta miłość. Sie sieht das wenige. Ona widzi to małe nawet. Freut sich darüber. To małe staranie, ale i się z tego cieszy. So macht Paulus das hier den Korinthern gegenüber deutlich. I tak też w tym wersecie 12 Paweł dla Koryntian też wobec Koryntian to wyraża. Aber jetzt will er sie weiterführen, so will der Heilige Geist auch uns immer weiterführen. I on też chce teraz ich dalej prowadzić, tak jak też Duch Święty chce nas prowadzić dalej. So sucht, dass ihr überströmt seid zur Erbauung der Versammlung. Tak też starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Überströmt zu sein heißt, dass gewissermaßen eine Fülle aus uns hervorkommt, die gar nicht zu halten ist. Okay. Obfitować czy przelewać się, to znaczy, że jest jakaś pewna obfitość, której my nie możemy zatrzymać sami dla siebie, tylko będzie z nas wypływać to dalej. Bei dem Sprachenreden war keine Erbauung da. A więc przy mowie językami nie było tego zbudowania. Aber das Wichtige war Erbauung der Versammlung. Ale co było ważne, to było to zbudowanie dla zgromadzenia. Wie können wir zur Erbauung der Versammlung beitragen? Jak możemy przyczynić się do zbudowania zgromadzenia? Gdyby immer wieder Gottes Wort lesen. W tym, że będziemy ciągle na nowo czytać Słowo Boże. Gdyby immer wieder das Gebet suchen. Kiedy będziemy szukać modlitwy. Gdyby in der Gemeinschaft mit den Geschwistern verharren. Kiedy będziemy wytrwali w społeczności z wierzącymi. Man kann sagen, diese vier Stücke, in denen die ersten Christen verharrten, nicht? Das müssen wir praktizieren. Te cztery elementy, w których pierwsi chrześcijanie wytrwali, to my musimy też to naśladować. Wie traurig, wenn wir uns im Hinblick auf das Tagesgeschehen besser auskennen als in unserer Bibel. Wie traurig ist es, wenn wir uns im Tagesgeschehen, was täglich los ist, besser auskennen als in der Bibel. Jak jest to smutne, jeżeli my się bardziej znamy na tym, na najnowszych wiadomościach i na tym, co się dzieje na tym świecie, niż na Słowie Bożym. Und hier ist auch wieder die ganze Versammlung gemeint. I tutaj jest również te całe zgromadzenie na myśli. Und er will gewissermaßen sie motivieren, macht doch was. I on chce w pewnym sensie to zgromadzenie zmotywować. Uczyńcie coś. Aber der erste Schritt ist immer, dass ich persönlich die Beziehung zu mir anpflege. Ale pierwszym krokiem ku temu jest to, że ja osobiście będę moją społeczność z Bogiem pielęgnował. Dann kann ich auch zur Erbauung der Versammlung beitragen. Wtedy dopiero będę mógł do zbudowania zgromadzenia coś dołożyć. Angenommen, ich würde nie in der Versammlung Gottes etwas sagen. Könnte ich zur Auferbauung sein? Przyjmując to, że w zgromadzeniu Bożym nic nigdy nie powiem, czy mogę wtedy przyczynić się do zbudowania? Natürlich können wir zur Auferbauung sein. Naturalnie możemy być ku zbudowaniu. Wenn ich treu und redlich jede Stunde die Zusammenkünfte besuche. Jeżeli będę wiernie i regularnie odwiedzał zgromadzenia, znaczy brał udział w zgromadzeniach. Wenn ich liebevoll die Geschwister begrüße. Kiedy będę w miłości witał zgromadzających się czy wierzących. Wenn ich den Weg mit dem Herrn gehe. Kiedy będę kroczył drogą z Panem. Dann ist das auch eine Art der Erbauung. To jest też sposób czy jakiś rodzaj zbudowania. Haben wir das nie alle erlebt? Czyż tego nie przeżywaliśmy wszyscy? Ihr kennt alle Marian Grabowski. Wy wszyscy znacie Mariana Grabowskiego. Was ich jetzt sage, würde er wahrscheinlich nicht so gut finden. Was ich jetzt sage, würde er wahrscheinlich nicht so gut finden. To co teraz powiem, być może on jemu się to mogłoby nie spodobać. Aber ich benutze das einfach mal als Bild. Ale ja użyję tego jako przykład. Er hat einen Herzinfarkt. On teraz miał zawał serca. Und ist reanimiert worden und so weiter. On był reanimowany. Und dann war die Konferenz. A później była konferencja. Und da wollte er unbedingt, weil er meinte, seine Kraft reichte, zur Konferenz kommen. I on później chciał koniecznie, bo uważał też, że jego siły są wystarczające na to, chciał koniecznie pójść na tą konferencję i brać udział. Und die Familie hat gesagt, geh nicht hin. Ale rodzina starała się go powstrzymać od tego, mówiła, nie idź. Er hat sich überreden lassen.
I on ostatecznie dał się przekonać. I być i na pewno było to też tak rozsądna decyzja. Ale to, co chcę teraz tutaj pokazać wam, wenn wir so ein Interesse an dem Herrn, seinem Wort und seinem Volk haben, kiedy będziemy mieli takie zainteresowanie nad, wobec Pana, wobec Jego ludu, wobec Volk und seinem Werk i Jego dzieło, dann sind wir automatisch zu Erbauung. To jesteśmy wtedy automatycznie czynni ku zbudowaniu. Denke noch an eine alte Schwester. Ja też teraz myślę o takiej starszej siostrze. War noch so ein Junge wie du vielleicht, ein bisschen älter vielleicht. Ich war noch so ein Junge wie hier vorne. On był taki młody jak tutaj z przodu, brat. Und damals hatten in Deutschland auch die Frauen sehr lange Röcke und Kleider. I wtedy jeszcze był ten czas w Niemczech, że kobiety nosiły takie dłuższe te suknie i sukienki. Das kurze Stück, was man von den Beinen noch sah. I ten kawałeczek nóg, który można było widzieć. Das machte deutlich, dass die Beine ganz krumm standen. To było widać, że one są bardzo krzywe. Dann ging sie ganz mühevoll ins Lokal rein. Ona bardzo ciężko szła na tego lokalu zgromadzeniowego. Jeder wusste, die muss unwahrscheinlich Schmerzen haben. Ona, każdy wiedział, że ona ma na pewno bardzo mocne bóle. Aber sie kam. Ale ona przychodziła. Das war für uns Junge ermutigend. Ale dla nas młodych, a on był wtedy taki młody jak ty, Tomek. Ona ma siostrę. Nie, nie, ona była starsza, a on był taki młody jeszcze jak Tomek. Das zeigt, wie wertvoll der Platz zusammenkommt für die Seele war. I, ale ona przychodziła i to było dla niego bardzo cenne, widać jak cenne dla niej było miejsce przy Panu. Paulus sagt, so sucht, dass ihr überströmt seid zur Erbauung der Versorgung. A więc tutaj mówi Paweł w 12 wersecie, abyście starajcie się, abyście obfitowali w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Wenn das Ergebnis dieser Stunde wäre, wie schön wäre das. Jak byłoby piękne, gdyby to zawołanie stało się też rzeczywistością jako efekt tej godziny rozważania. Je nachdem, was er uns für eine Aufgabe gegeben hat. Oczywiście w zależności od tego wszystkiego, jaką zadanie nam też Pan podarował. Lasst uns im Gebet den Herrn fragen. Pytajmy się Pana w modlitwie. Und somit zur Auferbauung der Versammlung weiter. Abyśmy przez to też mogli też współdziałać ku zbudowaniu zgromadzenia. Der Feind versucht immer uns gegeneinander aufzubringen. Gdyż ten wróg stara się nas ciągle na nowo jednego przeciwko drugiemu postawić. Aber wenn wir den Herrn Jesus, der personifizierte die Liebe ist, vor Augen haben. Ale kiedy będziemy Pana Jezusa jako tą osobę, która jest odzwierciedleniem tej miłości przed oczami mieć, dann werden wir zur Auferbauung der Versammlung beitragen. To wtedy będziemy też dokładać się do tego zbudowania zgromadzenia. Herzlichen Dank. Dziękuję.